Dawno, dawno temu. A ja powiem krótko, że Portland jest na tyle nieobliczalne, patrząc, no nie wiem, Brandon Roy w każdym momencie może skończyć karierę, tak? Gerard Wallace może upaść, skręcić kark, ale wsad da, także jest w porządku. Marcus Camby, który też może w każdym momencie usiąść i już więcej nie wstać albo zebrać 30 piłek. Dlatego jestem za tym, żeby Dirk Nowitzki coś osiągnął w końcu i że będzie 4-3 dla Dallas. W skrócie i na temat chciałbym w końcu, żeby Dallas po prostu pokazali coś, tak? Żeby Dirk Nowitzki był szczęśliwy, O! żeby zaszli do finałów i nawet może zdobyli tytuł. Chciałbym, żeby Co? Dirk coś osiągnął. Ja bym chciał, żeby coś wreszcie Dirk Nowitzki osiągnął. Dlatego jestem za tym, żeby Dirk Nowitzki coś osiągnął w końcu i że będzie 4-3 dla Dallas. Popieram. Nie chciałeś powiedzieć niczego więcej, Michał? Nie chciałem właśnie powiedzieć znowu nic o Dallas. Trzeba, Dirk Denver. Nowitzki musi coś osiągnąć, będzie 4-3 dla Dallas. No i właśnie, Michał, i stąd do ciebie pytanie, czy Dirk Nowitzki w końcu coś osiągnie i powróci do tego finału NBA? To byłaby jego druga wycieczka już do wielkich finałów. Grają Dallas z Oklahoma City. No i czy są w stanie wygrać, i czy ta przerwa tygodniowa ponad wpłynie na nich dobrze, czy też może źle? To znaczy, rozmawiałem z Dirkiem ostatnio w Berlinie, kiedy był, i ustaliliśmy, że on wygra to w 7 meczach i nie będzie się w ogóle przejmował i coś osiągnie w końcu. Także wydaje mi się, że będzie najlepiej. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że już kiedyś mieliśmy identyczny, archiwalny wstęp, ale są takie chwile, że wspomnień nigdy za wiele. Są takie momenty, że mężczyźni w różnym wieku potrafią z łezką w oku, a czasami nawet na policzku, oglądać, jak bohaterowie sporej części ich życia kończą pewien bardzo znaczący rozdział. Jeśli do tego jest tak jak w mijającym tygodniu i jest ich dwóch, to obok takiej sytuacji absolutnie nie można przejść obojętnie. Dziś, choć oczywiście zajmiemy się przede wszystkim playoffami, to program zaczniemy sobie od legend koszykówki, Dirka Nowitzkiego i Dwayna Wade'a, no a potem naturalnie już przejdziemy do 8 par, które rozpoczynają decydującą fazę sezonu. Słuchacie przerwę na żądanie ekstra, przed mikrofonem Bartek Tomczak. Cześć, dzień dobry. No a razem ze mną Michał Górny, Świat Koszykówki i podcast specjalny. Cześć, Michale. Dzień dobry. Zapytałbym cię o egzamin gimnazjalny, ale wiem, że nie pisałeś, ale zaraz będzie egzamin ósmoklasisty. Jak wspomnienia, o ile w twoich czasach w ogóle było coś takiego jak egzamin ósmoklasisty, czego się bałeś najbardziej? Nie, u mnie nie było egzaminu ośmioklasisty. U mnie się kończyło podstawówkę. Ośmioklasisty to nie było nikogo. Ósmoklasisty mogę powiedzieć. Ósmoklasisty, wszystko jedno. Chodzi mi o to, że nie było egzaminu. Naprawdę? W twoich czasach nie było? Tak, nie, zdawałeś nie było. podstawówkę i z różnym skutkiem, i potem szedłeś zdawać do liceum. No i tam już się zaczynały kłopoty, no bo ten egzamin był czasami z Egzaminy niczym nie były związane z A, swoją edukacją. czyli był co, jak wykończyłeś, jak wykończyłeś 8 klas i zanim Tak, przechodziłeś do i liceum, był miałeś. egzamin taki osobny, jak zupełnie. Nie, tak, musiałeś. Kończy... Nie, Nie, koń... nie, nie. To ja tylko Kończyłeś powiem, że właśnie. Maciek Kwiatkowski, szósty Jak gracz PL między Tak, rękoma palmy. podobne roczniki, dziecko. Będziemy mówić. Ludzie, którzy zakładali internet Twittera, zakładali też ósme klasy. No i więc my, z Michałem. Opowiedzcie mi, proszę, dziadku. Kończyłeś podstawówkę i zdawałeś do liceum, czy do technikum, do którego tam chciałeś, i każde z tych liceum, techników miało swój egzamin. Niestety to prawda jest. No dobrze, Więc jak chciałeś do jednego zdawać i do drugiego zdawać, to zdawałeś do jednego i do drugiego. Tak, to i było, często to było było tak, że ludzie, przynajmniej w tym moim roczniku, robili, znaczy chcieli się zabezpieczyć przed wojskiem, bo też wtedy była służba wojskowa, że jak nie poszedłeś, znaczy służba wojskowa, w sensie takim, że mogłeś pójść do łatwego liceum, albo chodziło się do takich techników, i chyba przy Wacie było takie technikum pseudowojskowe, i wtedy ludzie już niektórzy myśleli o tym, że jak się będą zbliżały studia i maturę, to trzeba będzie odbębnić obowiązkową szkołę wojskową, a tam się stosunkowo łatwo było dostać, bo to była pseudo taka szkoła technikum, ale z gwarancją, że można pójść w kamasze, więc już wtedy myślano, gdzie będzie łatwiej. No i to było takie chyba łatwiejsze, no nie wiem, dobrze nie mieć 15 egzaminów. Faktycznie, tak jak Maciek powiedział, żeby dostać się do liceum, no to trzeba było też wymierzyć dobrze czas, bo mogłeś pomyśleć sobie o 60 liceach w mieście, ale Jeżeli ten miałeś takie egzamin miasto. jest. No przykładowo, ale wiesz, no nawet jak miałeś 3, to często było tak, że te trzy miały te egzaminy trochę inaczej rozstawione czasowe, i nawet jakbyś chciał wybrać, no to musiałeś dokonać takiego wyboru, żeby tobie pasowało, nie zwracając uwagi na to, czy zdasz, czy nie, po prostu. U mnie było całe życie tylko jedno, raz były dwa, ale to już w czasach, jak
jak nie obowiązywały te przepisy, co za waszych czasów, ale żeby nie było, że jestem taki super młody, to tak złapałem się na tym, że dzisiejsi gimnazjaliści pisali 3 dni egzamin, a ja robiłem to 2 dni, bo my nie mieliśmy chyba, mój rocznik 90 języka obcego, więc mieliśmy język polski i jakieś tam nauki ścisłe, a jak mogę powiedzieć, to najbardziej się bałem tego, możecie ciebie, Maciek, to zainteresuje, że bałem się najbardziej na polskim, że zacznę pisać tekst po prostu hip-hopowy. I to było moje największe zmartwienie, że dostanę jakiejś nagłej weny, bo wtedy w gimnazjum cały czas pisałem na lekcjach i tak sobie pomyślałem, co zrobię, czy wybiorę pisanie egzaminu, czy będę wolał spisać jednak wersy i co z nimi potem zrobię. Ale skończyło się koniec końców dobrze i nie było wersów, byłem skupiony na pracy, ale nie pamiętam absolutnie, co to było. Michał, chcesz powiedzieć jeszcze jakie słowo? Zapożyczasz ode mnie? Na dzień dobry? Zamiast słowa... Nie, słowo zbitka bym mu zapożyczył, ale... Słowa highlight. Jeśli ktoś miał 8-klasową podstawówkę, niech pisze w komentarzach, jakie miał oceny na świadectwie. Ale przedmioty ja miałeś takie same, no nie? Tak, takie same, no tylko, że wiesz, na 13 przedmiotów miałem 8 dwój, nie? To średnia nie była za wysoka. No nie, podstawówka nie była moim szczytem edukacyjnym. Liceum było... Podstawówka była moim prime'em. Byłem do 6 klasy z czerwonym paskiem, potem się skończyło. Generalnie. To ja nie. W gimnazjum i w liceum. A to wszystko przez chorobę, jak z matematyki się opuściłem. Dobrze, tyle o edukacji na początek. Teraz będziemy już sobie rozmawiać tylko i wyłącznie o koszykówce. Do playoffów przejdziemy za kilka minut. Rozpiskę macie na dole. Generalnie, która para w którym momencie. Tu od razu wam powiem, że nie chcemy robić jakichś takich przydługich zapowiedzi każdej serii po 20 minut, analizować nie wiadomo którego rezerwowego, wszystkich rozgrywających. Tak, to też może być słowo, które tutaj nie padnie. Tylko szybko, treściwie i bardziej interesujące kwestie, jeżeli chodzi o te playoffy. I o tym sobie porozmawiamy, ale najpierw o Dirku i o Wade'zie. W waszym przypadku, przy którym pożegnaniu mieliście bardziej szklane oczy, Maciek? Ja chciałem skierować coś do osób, które tego potrzebują, czuję. Ale potrzebują analizy szerokiej. Tak, nie, potrzebują tego głosu w internecie, w sferze koszykarsko-podcastowo-blogowej. Ja nie przeżywałem zakończenia kariery przez Wade'a i Dirka Nowickiego, nie miałem łez w oczach, nie patrzyłem na to, że o Boże, coś się kończy, coś trwało długi czas, tak musiało być, będziemy mogli się zawsze wrócić do wspomnień i te wspomnienia z nami cały czas będą, więc jeśli ktoś tak też reaguje i nie przeżywa tego, o Boże, ostatni mecz, nie będzie tego już nigdy w moim życiu, będzie, ponieważ to jest rok 2019, mamy internet i możemy sobie różne rzeczy pooglądać, gdy tylko chcemy. To jak gadaliśmy o egzaminach, to raz po prawie już dawno tego nie robiłem, 2019, a wiem, że wiesz o tym doskonale. Czy wszedłeś w jakąś studię? Jesteś dzisiaj 8, no dobrze. Staram się, bo się dużo myliłem dzisiaj na antenie. Tak jakbyś napisał egzamin gimnazjalny dopiero. Całe od 7 do 12 w wiadomościach informowałem o egzaminie gimnazjalnym, więc cały czas to robiłem. Zmanipulowałem nawet wiadomości uczniowie, że byli uczniami z Wrocławia. Nauczyciele strajkują? Nie. Tak, nie. Wiedza, nie. Jakoś tak się słychać, jak z oddali, więc nie wiem, czy w jakiejś studni takiej, czy co się stało. Jestem w studni, tak. Zaraz z niej wyjdę. Od studni. Dobrze, Michał, to w międzyczasie ty powiedz, czy ty miałeś w takim razie, tak jak ja, że miałeś szklane oczko przy chociaż jednym z nich, czy nie? Ja tak bardziej dualizm w tej kwestii, bo na początku były... Ja nie będę się oszukiwał wszystkich. Ja założyłem, że skoro... Założyłem, ale... że skoro to ma być ten ostatni domowy mecz, pieprzyć to. Siedziałem, no nie obejrzałem go całego, potem dokończyłem rano, ale pierwszą połowę siedziałem w koszulce Dwayna Wade'a i przypomniałem sobie, jak bardzo, zwariowałem to chyba złe słowo, ale pierwszy zawodnik od czasów Michaela Jordana, nazwijmy to, i tej całej, nienawidzę tego słowa, lat 90., bo cały tydzień to powtarzam. Na zdrowie, Maciek. Nie wiem, czy kaszel też, ale zdrowie. Się liczy, przyjmuję. Proszę. Że to jest jeden z takich zawodników, który zmusił, włączył we mnie jakieś takie fanowskie odruchy. Ach, kupię koszulkę, będę bardziej tutaj w autobusie Miami Heat. I no nie powiem, na początku było trochę tak dziwnie, że świadomość ostatniego meczu, ale potem stwierdziłem, Boże, przecież to nie ma najmniejszego sensu. To jest faktycznie wzruszające, jak Dirk żegna ludzi, mówi do nich, sam płacze, wzrusza się, ale tak jak Maciek powiedział, no po jakimś
Następnego dnia już nie miałem. Nie, a to ja nie mówię, wiesz, ja nie mówię następnego dnia, żebyśmy tu siedzieli z chusteczkami dzisiaj przy tym podcaście i płakali. Mi chodzi jakby o sam ten moment, wiesz, pożegnania bardziej chyba nawet tych meczów w domu, a nie tych wyjazdowych, bo to już nie zrobiły na mnie żadnego wrażenia. Ja miałem tak, że no Gilka zobaczyłem to pożegnanie, czysto koszykarsko super początek, gdzie wszystkie akcje tam na niego grali, a potem zrobiło się bardziej, myślę, śmiesznie niż jakoś super wzruszająco. Natomiast jeżeli chodzi o Dwayna Wade'a, no to nie powiem, tam przez sekundkę policzek się lekko mokry zrobił, bo tam było dużo bardziej takich rodzinnych historii, ciepłych i tak dalej, byśmy sobie mogli o tym opowiadać. No dobrze, ale widzisz, ale z Dirkiem też można byłoby to zrobić. I też nie było jakiegoś takiego, to trochę były dwie różne sprawy, no ale Wade miał tam z tym synem, że on wyczytuje jego nazwisko. Tak, tam. No to wiesz. To jest dobudowanie bardzo mocno takiego, no nie wiem, no nastroju wokół tego. Natomiast ta reklama przecież Budweisera jeszcze, tak? Czy ktoś tak. No, to wszystko bardziej się... w środku się wzruszyłem, jak Dirk zakończył, przemawiał do ludzi, bo uświadomiłem sobie, że z tej dwójki bliżej nam jest do Dirka Nowickiego, bo on nam przypomina nas trochę. No to zdecydowanie, to myślę, że... Nie ma żadnych super zdolności, przez całą swoją karierę miał określony skillset, którym po prostu niszczył ludzi, ale był takim samym człowiekiem jak i my. Tak samo się starzeje jak i my. Mówię tutaj nie nawet o nas, ale o ludziach, którzy po prostu grali sobie gdzieś tam w koszykówkę, więc to może jakoś bardziej tak personalnie do nas dociera, że Dirk kończy karierę, bo to tak naprawdę jest... Nigdy nie była żadna super wielka gwiazda z wielkim atletyzmem, tylko zwykły koleś, który gra w kosza i ma talent do robienia określonych rzeczy, jak jego fadeaway przy jego wzroście i wykorzystywał to przez całą karierę, dlatego może tak bliżej to wiesz, mi było do tego. Każdy z nas też na boisku na pewno przynajmniej raz w życiu zrobił akcję Dirka Nowickiego tam z kolankiem i tak dalej, z jego rzutem, a tak się zastanawiam, czy kiedykolwiek zagraliście na parkiecie jakąś akcję Wade'a. Ja próbowałem, pamiętam moje takie pierwsze wspomnienia z Wade'em teraz, gdy myślę o tym, to są wspomnienia oczywiście z NBA Live, gdy Dwayne Wade był rozgrywającym Miami Heat, nie wiem, który to był rok, to nie był ten sezon mistrzowski, tylko sezon wcześniej, i zastanawiałem się, jak to w ogóle ugryźć. Mam rozgrywającego, który niespecjalnie dobrze rzuca i to był mój problem. Więc z Dwayne Wade'em zawsze miałem generalnie problemy z tym, że jest dosyć taką... Się zgodzę z Michałem. On oprócz tego, że bliżej nam może do Dirka Nowickiego, to Nowicki jest taki ludzki bardziej i więcej o nim wiedzieliśmy, więcej takiej szczerości mogliśmy wychwytywać w tym, co mówi, takiej bezpośredniości, nawet jeśli to było zawoalowane, to trudne słowo. Bartek, ładnie to wykoncypowałeś. W końcu mi się udało, bo zwykle nie umiem tego powiedzieć. Nawet jeśli to był jakiś sarkazm, ironia, który był znakomity przez ostatnie, nie wiem, 5-6 lat od czasu, gdy zdobył tytuł, tak, otworzył się bardziej, poczuł się pewniej, to Wade był taką postacią enigmatyczną. Myślę, że niewiele się o Wade'zie, tak o tym, kim on naprawdę jest, dowiedzieliśmy. A może dowiedzieliśmy się wszystkiego i tam może nie ma więcej niż to, czego się dowiedzieliśmy. Więc ja tak o Dwayne Wade'zie myślę bardziej w kategoriach, znaczy oczywiście tak powiedziałem bez serca może kilka minut temu, ale na pewno będzie moment, gdy tego Dwayna Wade'a będę chciał powspominać, te speech'e, to wszystko zobaczyć, ale no... A to jakie masz tak... najlepsze wspomnienie z kariery Wade'a? Takie pierwsze, które ci przychodzi do głowy. To jest cały czas D-Wade w tych kontrowersyjnych, ale wygranych przez Miami Heat w finałach z Dallas Mavericks, ta jego dynamika kroku i taka nieprzewidywalność, jeśli chodzi o różnego rodzaju rzuty, które był w stanie oddawać i w jaki sposób był w stanie kończyć przy obręczy. To było dla mnie świeże i nowe, przyznam wtedy, że gracz taki trochę bez pozycji, niby to rozgrywający, niby dwójka, ale dwójka bez rzutu za trzy, potrafił tak fantazyjnie dostać się do pod kosz, wisieć, kończyć lewą, prawą ręką. Potem widzieliśmy tego więcej, takich penetrujących graczy, ale te wszystkie różnego rodzaju circus shots, które trafiał w tamtych playoffach, w tamtych finałach. No, pamiętam go dlatego, że grał z Shaqiem i życzyłem Shaqowi, żeby wygrał tytuł bez Kobe'ego Bryanta i to zrobił. I tamtego Wade'a pamiętam najmocniej. To są takie najmocniejsze wspomnienia dawno temu z Wade'a. A jeżeli chodzi o ciebie, Michał? O, ja mam jedno z najlepszych moich wspomnień, które pamiętam, ale to było granie po prostu na sali gdzieś w czwartek. To nie były żadne mecze, ani żadna liga, ale na początku kariery nie pamiętam w którym okresie, czy to był pierwszy sezon, drugi sezon, ale Wade miał taką akcję,
chociaż może też mi się mylić, ale raczej to był ten chudy, młody Wade. Też nie pamiętam z kim i nie pamiętam na kim, natomiast Wade wykonał taką akcję, że był w obronie, po prostu Miami broniło, zawodnik X rzucał do kosza, Wade nie był na tym zawodniku, ale widział go z boku, podbiegł do niego, zablokował go jak gdyby, tak bokiem. Rzucający nie widział, że on jest przy nim, on jak gdyby tak mu zabrał z boku piłkę, pobiegł do kontry i dał wsad. I raz mi się udało to zrobić. Ja nie wierzyłem do końca, że po pierwsze zablokowałem gościa, że po drugie nikt za mną nie pobiegł i że jeszcze piłka wpadła do kosza, nie wypadła gdzieś pod koniec i pomyślałem, oho, jesteś Wade. To mamy Wade takie samo wspomnienie. Znaczy myślę, że on nie pamiętał tego ogólnie, bo robił tak 1000 razy. Ale ja byłem, pamiętam, wtedy mocno podjarany, już nawet nie tym wsadem, bo tam wtedy jeszcze człowiek skakał i latał. Ale sam fakt tego, że wybadałeś gościa w ten sposób i w biegu uzmysłowiłeś sobie, że gdzieś to widziałeś i nie chciałeś tego zrobić, ale to zrobiłeś, tak mi się zawsze będzie chyba z tym kojarzyć. Teraz tak a propos, że się śmiejemy, Maciek, że tam cię poprawiałem i tak dalej, to sobie pomyślałem, ja mam dobre wspomnienie, że polski koszykarski internet miał olbrzymi problem z napisaniem w ogóle imienia Wade'a na początku jego kariery, czy to gdzieś tylko jak ja zaglądałem? Świat komentatorski ma problem dalej z powiedzeniem jego imienia. Bo tak mi się coś kojarzy, że ludzie mieli wielki problem jak napisać to imię i zazwyczaj robili to z błędem, przestawiali gdzieś literki i tak dalej, A Michał, jeżeli chodzi o twojego zawodnika, od którego ten podcast zaczęliśmy twoimi słynnymi zdaniami w przerwie na żądanie ekstra, to co ty pamiętasz z kariery Dirka najbardziej? Czy to będzie po prostu to mistrzostwo, czy jakiś inny moment? Pierwsze wspomnienie z Dirkiem to jest Magic Basketball i rozprawka na temat tego, w jaki sposób on może ewentualnie zmienić obraz Europy w NBA. I pamiętam, że po przeczytaniu tego wszystkiego to się nie zgadzało mi. I byłem taki trochę rozdygotany, że przeczytałem coś. Wiadomo, no League Passów i tak dalej nie było, więc nie mogłem oglądać wszystkich spotkań, DSF, ale to, co tam gdzieś... Tak, to, co mi się gdzieś udało zobaczyć, a no DSF pompował wtedy też przy okazji to, że pojawił się Dirk. No jakoś nie byłem jakoś wstrząśnięty tak pozytywnie i się zastanawiałem, o co chodzi, wiesz, czy może pierwszy raz mnie moja kochana gazetka okłamała, o co chodzi, wiesz. A druga rzecz, ale to dopiero przyszło po czasie, co mogłoby się stać, gdyby zostali ze Steve'em Nashem razem. Ale to taka alternatywna historia. Gdyby tam nie poszły te pieniądze chyba z Phoenix, tak? Żeby nie doszło do tego podpisu, czy tam wymiany, już nie pamiętam, ale chyba to był podpis. Co by było, gdyby? A Maciek, jeżeli chodzi o ciebie i Dirka? Miałem szybkie 4 rzeczy. Pierwsza rzecz to playoffy 2007 i pojedynek z Golden State Warriors, Dallas Mavericks rozstawieni z jedynką, Dirk Nowitzki MVP i przegrana seria, fenomenalna seria Warriors i Dirk Nowitzki kryty przez między innymi Stephena Jacksona, między innymi przez Monte Ellisa, między innymi przez Byrona Davisa, przez niskich ludzi, którzy switchowali, który miał ogromne problemy z frontowaniem w post, z fizycznością tych niskich graczy. I potem przeskok do 2011 roku, seria z Oklahoma City Thunder, finały konferencji zachodniej, 32 punkty na mecz, 12 wizyt na linii, fizyczna gra, rzucanie ponad ludźmi, katowanie switchy, mistrzostwo NBA zdobyte potem w finałach z Miami Heat. Te 4 lata i to skąd on wyszedł i gdzie doszedł, na właśnie tym, co Michał mówiłeś. Nazywałeś to talentem, ja bym dodał do tego też to, że to są hektolitry pracy włożonej w technikę użytkową na pinch post. Taki trochę Kobe Bryant wtedy ale w wersji 7 stóp, tak grał wtedy Dirk Nowitzki w prime. Wspomnienie takie najlepsze moje z Dirkiem Nowitzkim, prywatne, to jest chyba jakbyśmy w Zelowie w trakcie tamtych finałów. Mecz numer 2, to jest drugi mecz, Dallas przegrywa, znaczy no oczywiście jest drugi mecz, tak, Dallas przegrywa 0-1 z Miami Heat, Miami prowadzi, to było ile? 15 punktów? 14 punktów? W czwartej parcie. Wydaje się, że będzie 2-0 i Dallas wraca. Jest taka akcja na końcu, gdzie Tyson Chandler stawia twardą zasłonę Dirkowi. On rzuca za 3 w ostatniej minucie i tam chyba Dallas obejmuje prowadzenie i jest godzina chyba 7:30 rano. My cały czas oglądamy z Przemkiem Kujawińskim, ostatnią nieśpiącą osobą, ten mecz w powtórce i oglądamy tam, analizując już akcja po akcji, zatrzymując, wracając się nieprzytomni trochę.
I tak wszyscy się budzą, a my z Przemkiem nadal wisimy nad takim małym laptopem postawionym na niskiej ławie i tacy skupieni nad tym, ekscytujemy się zasłoną Tysona Chandlera i rzutem Dirka Nowickiego. To będę pamiętał zawsze ten moment. A czwarta rzecz to jest to, że nawet jak już wyszedł z tego prime'u dwa lata temu, bo nie w ostatnim sezonie, ale nawet jeszcze sezon wcześniej, 2017-18, gdy Dirk Nowicki był na parkiecie z JJ-em Barreą, to zawsze działało, zawsze zdobywano z tego masę punktów i ten timing, jaki oni mieli w pick and pop, w tych akcjach, oni zawsze wtedy, niezależnie, czy to był Dirk już starzejący się, Dirk Barrea też starzejący się, to zawsze było dobre, zawsze działało, zawsze Dallas wokół tego budowało ustawienia, które generowały po 115 punktów na 100 posiadań. I ten Dirk cały czas działał i w tym sezonie już było widać, że to już przestało działać i Dirk fizycznie nie jest w stanie kontynuować kariery. No ale no jak słyszysz tych wspomnień, więcej z Dirkiem niż z Wade'em. No też myślę, że szybciej wybierzemy takie wspomnienia z Dirkiem niż z Wade'em. Ja sobie szukałem jakichś takich nieoczywistych i przypomniało mi się, nie żeby to miało o czym świadczyć, ale jak dużą postacią był Dirk Nowicki, że jeden z moich wykładowców na uczelni zapytał mnie właśnie podczas tych słynnych finałów z Miami Heat, a nie interesował się za specjalnie koszykówką, ani tym bardziej NBA, jak to jest możliwe, że biały koleś ogrywa trzech takich czarnoskórych Amerykanów, gwiazdy NBA i tak dalej. Musiałem mu to wtedy wytłumaczyć w tamtych czasach i to była fajna rzecz. No bo mówię, gość zupełnie jakby odlepiony od NBA zainteresował się właśnie ze względu na Dirka Nowickiego. Tyle jeżeli chodzi o nasze wspomnienia, a nie, jeszcze jedną rzecz chciałem was zapytać, bo o ile Dirk jakby był takim prototypem gracza, których teraz widzimy, to odchodzenie od kosza i tak dalej, to nie będzie trudne wskazać jakby następców Dirka Nowickiego, jak każdy biały się pojawia wysoki, to myślimy sobie, że to może będzie nowy Dirk Nowicki, a kto jest waszym zdaniem w tej lidze już teraz, albo po prostu na horyzoncie? Kto wam najbardziej przypomina Dwayna Wade'a? Wiesz co, Bartek, chyba nie ma takich graczy teraz w NBA, bo albo oni są za więksi od Wade'a, albo są albo mniejsi rzucają. Od Wade'a, tak. I rzucają za trzy. No. Tak, bo do takich zawodników mocno, ale to też są ludzie, którzy poświęcają ciało, bo co by nie mówić, to Wade, wchodząc nawet pod kosz, robił troszeczkę takie rzeczy z poprzedniej epoki. Bawił się swoim ciałem, nie zmieniał pozycji, czekał na to, co się stanie z ciałem obrońcy, wykorzystywał to, że są takie, a nie inne przepisy i mogę zrobić to i to. To niego wkurzający ruch, kiedy pompował ludzi do góry, a potem robił kroczek do przodu i sobie rzucał gdzieś tam, skądś tam. To naprawdę na pograniczu zasad i zasad po prostu dobrego smaku koszykówki, bo ciężko jest wyczuć kroki w takich sytuacjach. Teraz to już w ogóle step zero, masakra. Teraz to już można robić i być Wade'em. Ale wydaje mi się, że może troszeczkę De'Aaron Fox, tylko jest za mały. A ten pump fake Dwayna Wade'a, o którym wspomniałeś, to jest chyba jego signature move. Taki ruch, z którego chyba go zapamiętamy na lata. Ilu ludzi się nabierało na tą pompkę na trzecim, czwartym metrze? Ilu ludzi się jeszcze w tym sezonie nabierało na tą pompkę? W sumie powiem ci, że jakbym był koszykarzem NBA, to już bym się chciał chyba nabrać na tę pompkę w tym ostatnim sezonie Dwayna Wade'a. Jeszcze raz. Znaczy też pewnie chciałbym go zablokować, ale nie miałbym tego za złe absolutnie, że wykiwałby mnie w ten sposób. To nasze wspomnienie o Dirku i o Dwayne Wade'ie. Jeżeli wam się kojarzy z czymś innym, z czymś mniej oczywistym, na przykład niż z finałami, czy z takimi najbardziej charakterystycznymi zagraniami, to oczywiście śmiało zachęcamy was do tego, żebyście w komentarzach powspominali. Sporo się mówiło w NBA w ostatnich dniach o ankiecie The Athletic. Nie wiem, czy chcemy tutaj ją rozbierać na czynniki pierwsze. Myślę, że większość z naszych słuchaczy widziała, kto został kim w tej ankiecie i nie ma tam jakichś może super wielkich zaskoczeń, poza tym, że pojawia się dwóch arbitrów NBA, Tony Brothers. Pozdrawiamy cię, Przemek. Kto słucha od... Ja nie wiem zupełnie, o co chodzi. Nie znasz ankiety The Athletic? Tak. Tak. Ankieta The Athletic to ta ankieta, w której koszykarze anonimowo podają odpowiedzi na różne pytania. W ankiecie wzięło udział 127, z tym, że nie na każde pytanie odpowiedziało 127. Dobrze. MVP został James Harden, to tylko szybko Harden, powiem, najlepszym obrońcą Kawhi Leonard, najlepszym ball handlerem Kyrie Irving ze zdecydowaną przewagą, zawodnikiem, na którym chciałbyś budować swój zespół, Giannis Antetokounmpo, taki od podstaw zespół
Co tu dalej mamy? Najbardziej przereklamowany zawodnik Draymond Green i Russell Westbrook po 17%, najbardziej niedowartościowany Drew Holiday, a potem Lillard i Middleton. No i tak sobie mogę jechać. Najlepszy player of all time, Michael Jordan. Z kim byś nie chciał walczyć? Z Jamesem Johnsonem. No i jeszcze trochę tych pytań jest tak. Kto robi najwięcej trashu? Draymond Green. I tak szybko wam zaraz całą ankietę przeczytam. Chciałbyś grać dla Grega Popowicza, gdybyś nie grał dla swojego trenera, a nie chciałbyś grać dla Toma Thibodeau, do 34,6%. No i mistrzostwo NBA wygra Golden State Warriors i może na tym 12 pytaniu się zatrzymam, bo tak typujesz 79,5% z 110 zawodników, którzy wzięli udział w tej ankiecie. I zanim sobie przejdziemy do tej playoffowej zapowiedzi, a propos ankiety, chciałem zupełnie coś innego powiedzieć, a nie czytać to w The Athletic. My na początku sezonu robiliśmy sobie swoją ankietę. Pewnie pamiętacie te 50 mniej lub bardziej oderwanych od rzeczywistości pytań. Nie wszystkie dotyczyły jakby tego sezonu. Niektóre były takie po prostu o życiu i o koszykówce. Jeżeli macie ochotę sprawdzić, ile z tych rzeczy nam się sprawdziło, w ilu się pomyliliśmy, to i na moim Twitterze, i na Facebooku Przerwę na Żądanie Ekstra możecie znaleźć takie dwa screeny właśnie z tych wszystkich pytań i tam są wszystkie nasze odpowiedzi, tak, nie i zaraz. Ale zaraz. Ja tam czytałem to, Bartek. No. Nie wyszliśmy zbyt błyskotliwie. No nie. Więc śmiało możemy już nie nagrywać dalej tego podcastu. A to mówicie chyba o sobie. Nie, o tobie też, Maciek. Jak jest, to? Ja sprawdzałem. Jest kilka odpowiedzi, w których właśnie... No to co jest najlepsze? Zawsze się jakieś znajdą. Tylko ja byłem znakomity w niektórych odpowiedziach. Tylko ja jako jedyny przewidziałem, że Mario Gazzonia będzie miał MVP tytuł, chciałem powiedzieć panowie. Nie, ja też powiedziałem, że będzie miał tydzień. Tak, powiedziałeś, że będzie miał tydzień? Tak. To zwracam Tylko na swoje. Każdy powie. Dobra. Tak, nie, no bo byłem tak podjarany, że to trafiłem w ostatnim tygodniu, że wiesz. Tak szukam. Szkoły były zamykane, a młodzież harcuje. Chciałem o czymś powiedzieć innym. Tak, że tam w tych pytaniach tak. Michał się nie zna. Były, wy się nie znacie, podwójne odpowiedzi, że na przykład dotyczące Dwighta Howarda, że czy on będzie znaczący, czy nie. Tutaj odpowiedź taki nie była prawidłowa. Bo po pierwsze albo go nie było, więc go nie było, albo po był prostu... Był że go nie było. No właśnie, więc patrząc na to, nasza sytuacja niejako się poprawia, ale jest za wesoła. Nie. Powiem wam, że są takie pytania, których na przykład nie potrafię odtworzyć. Na przykład wydaje mi się, że Vince Carter nie dał dwóch takich wsadów, po których powiedzieliśmy 41 lat i szacunek, ale I mogę się ja mylić, odpowiedziałem że nie. Na to pytanie. Ja ale powiedzieliśmy, to że też tak. Jest podwójne pytanie, bo każdy wsad Vince'a po 40 jest efektem wow. Ale na przykład miałem D'Angelo Russella w top 5 MIP, a wy nie, jak tutaj widzę. To nie, żebym się tam, tak znęcał. Ale na przykład... Nie było jeszcze wyników MIP. No, ale właśnie. To tak między nami będzie. Nie no, ale ogólnie więcej nam poszło dobrze, niż to widzę Michał czy Nikolaj jakiś po raz pierwszy zagra w meczu gwiazd. Tam udzieliłeś błędnej odpowiedzi. No i co z tego? No nic, ale na przykład udzieliłeś dobrej odpowiedzi, że Carmelo Anthony w Rockets inaczej niż w Thunder okaże się super pomysłem. Powiedziałeś nie. Ja za to udzieliłem znakomitej odpowiedzi tak, na to więc pytanie. To dowodzi tylko tego, że każdy z nas miał tutaj odpowiedzi poprawne i niepoprawne, jak na egzaminie gimnazjalnym. I to też jest poprawna odpowiedź. Więc liczy się udział generalnie w tej ankiecie. Tutaj nie ma przegranych. To tę ankietę możecie sobie sprawdzić. Ja może się postaram nawet jakiś link tam podrzucić do tego, żebyście nie musieli zbyt długo szukać. Pytanie, od którego sobie zaczniemy o playoffy, pytał Łukasz Sosnowski, który napisał w tej sprawie aż maila do mnie, a nie tylko gdzieś tam na Twitterze czy na Facebooku. Pomyślałem, docenię i zapytam. To jest pytanie... Łukasza pozdrawiamy. Serdecznie. To jest pytanie zaczerpnięte od Billa Simonsa, jeżeli chodzi o system, format playoffów tak naprawdę. Bill Simons w Wielkiej Księdze Koszykówki proponuje zmianę formatu. Według niego najlepsza ekipa po sezonie regularnym powinna mieć prawo wybierania sobie przeciwnika w pierwszej rundzie spośród pozostałych 7 ekip. Czy taki styl by wam się podobał, czy to zupełnie jest odlepione od czapy i nie miałoby coś takiego sensu? W ogólnym założeniu tak, mi się podoba coś takiego, zwłaszcza w tych czasach teraz obecnych tutaj, dodatkowy entertainment w tym względzie i tak jak pamiętam tłumaczenia Billa Simonsa, że to podniosłoby rywalizację w seriach, bo nikt nie chciałby przystępować i być tym wybranym, o wskazaliście nas, nie chcecie, w sensie chcecie z nami grać, to my wam teraz pokażemy i to jest bardzo prosta zasada psychologiczna, która by tu na pewno zadziałała, więc tak, jak jeszcze, najbardziej. Jeszcze jakby się taki draft oglądał. A Michał, ty byłbyś na tak, czy na nie? A to mogło być i byłoby na pewno ciekawe, ale
Ja nie jestem pewien, czy będąc takim statystycznym amerykańskim kibicem wszystkich organizacji sportowych oglądających to w telewizji, chciałbym, żeby kolejna organizacja świrowała w jakiś sposób. Ja jestem tradycjonalistą i chciałbym zachowania... Że wiesz, w sensie oglądasz futbol, baseball, koszykówkę, niech te playoffy będą takie, że ty przechodząc z sezonu na sezon orientujesz się, a tutaj jest po 8, tutaj jest po 4, grają ze sobą, jest zawsze tak samo. To jest praktycznie jak sieciówka taka, wiesz. Mimo, że sporty... by było, fajnym elementem by było na przykład, wiesz, przewidywanie, kto z kim chce grać. No, to by było, to w ostatnim miesiącu sezonu regularnego, gdy nie mamy o czym gadać za bardzo, mogliśmy się zastanawiać. Kogo sobie wybrać? Albo jakieś sources a propos tego, kto, kogo. No, no ale rozumiem w tym ogólnym założeniu, żeby się trzymać mniej więcej tego, co kiedyś było, no ale... Nie, to no. Gdybyśmy tak absolutnie szybko mieli zrobić, ale bez argumentacji, tylko po prostu nazwa drużyny i wy wymieniacie... Od razu. Tak, konferencja wschodnia. Oczywiście mamy do dyspozycji tylko te 8 zespołów, które są w playoffach. Milwaukee Bucks, Maciek, z kim byś chciał grać? Pierwszej Detroit. Minuty? Michał? No, z Detroit chyba. Też Toronto Raptors? Cholera, z Orlando Magic. Też z Orlando. Mi się wydaje w ogóle, że wszystkie te pary będą takie same. Michał też, Orlando? To chyba na to wychodzi. Filadelfia, kogo byś wybrał? Indianę czy Brooklyn? Indianę. Też bym tu zmienił na Indianę. A Michał? No, z Indianą byłoby to ciekawsze, ale jeśli byłoby z Brooklynem, to też byłoby nie najgorsze. Czyli Boston, z kim zostaje, to już wiecie. No i szybko zachód. Golden State Warriors, to ja bym zostawił tak, jak jest, czyli gram z Clippersami. Ty, Maciek? No ja byłbym Golden State Warriors, to bym nie myślał, że szukam sobie takiego rywala, z którym wygram 4-0 i po 30 punktami, tylko bym sobie już tu kombinował i wybrałbym sobie San Antonio. I Michał? Też San Antonio. Denver Nuggets w takim razie, kogo byś wybrał? Clippers. Utah, Portland. Clippers. Clippers, no to mi zostało... Może Thunder bym wybrał. Portland byłoby z kim? Portland. Portland, Utah. A ja na miejscu Portland wybrałbym Houston, bo by się skończyło szybciej i mógłbym myśleć o off-seasonie już. Ja bym sobie wziął Spurs pewnie wtedy, bo mi zostały, i Houston z Jazz u mnie by zostało tak, jak jest, a u was to już, szczerze powiedziawszy, nie pamiętam. Houston, Oklahoma. Oklahoma chyba, a Michał tam szybkie notatki zrobi, albo słuchacze sobie odwiną i będą wiedzieli, z kim zagram. No to taki system. Dziękujemy, Łukasz, bardzo za to pytanie, które przyszło drogą elektroniczną na maila. Dobrze, to od tego momentu zaczynamy sobie zapowiedź playoffów. Tak jak wam mówiłem, chcemy to zrobić szybko, oczywiście ze swoimi typami na koniec, ale nie tam, żebyście sobie pomyśleli, że dwa zdania i kończymy. Choć jak patrzę na pierwszą parę w konferencji wschodniej, Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, to obawiam się, że tu w zasadzie 2-3 zdania wystarczą. Michał, czy zespół, który do tych playoffów wszedł rzutem na taśmę, pokonując Charlotte Hornets w tabelce, jest nam w stanie w ogóle coś w tej serii zaoferować? Coś więcej niż jakieś super występy Blake'a Griffina, który na piątek, w sumie na wczoraj, jak spisywałem, nie wiem, jak jest dzisiaj, był day to day, a przeciwko Bucks robił tyle samo asyst, co strat, po 28 dokładnie, no i jego zespół przegrał wszystkie 4 mecze z Milwaukee. Czy czegokolwiek pozytywnego mamy się tu spodziewać od Detroit? Nie wiem, chociaż zaciętych końcówek, czy... Jak ty to widzisz? Wiesz co, jak się oglądało Detroit, zwłaszcza pod koniec sezonu, no i w tych ostatnich miesiącach czasami można było... To nie była drużyna, która zachęcała cię do oglądania drugiej połowy spotkania. I bardzo często było tak, że żałowałeś, bo oni gonili. I to gonili naprawdę bardzo mocno i no, bardzo często siłą woli Blake'a Griffina. I może będzie jeden jakiś taki mecz. Myślę, że bardziej na początku serii, jak wszyscy będą mieli siły i będą jeszcze... widzieli jakiś potencjał w tym, że możemy faktycznie coś im urwać, tylko nie wiem, czy nie powinni w trakcie tego operować na ławce rezerwowych Blake'a Griffina, bo to wydaje się być kompletnie bez sensu dla całej organizacji, dla Andre Drummonda. On chyba nie powinien grać z tego wszystkiego, co wiadomo. Nie powinien grać. Jego kolana ma obudowane tak z tymi ochroniarzami, że właśnie znamy historię z Detroit, jak to się że w środku widać miał. Chyba jakby miał powkładany lód, ma jakąś olbrzymią bryłę na tym kolanie, jak biega. W sensie już nawet nie to chodzi, że kolano jest spuchnięte, tylko tam ma tyle tych rzeczy, że to naprawdę to jest Patrick Ewing trochę, no.
że tam nie ma nic, ale oni starają się na siłę utrzymać zginalność nogi. I to dla niego jest niedobre, to jest dla organizacji może dobre, no bo są w playoffach mimo wszystko, ale to nawet gdyby był zdrowy Blake Griffin, co by zrobili Milwaukee Bucks? No dlatego pytam, czy cokolwiek poza, uważam, że nic, natomiast może mnie zaskoczysz i powiesz, że nie wiem, będą cztery super wyrównane mecze na przykład, gdy Blake będzie grał. Nie sądzę. Myślę, że będzie jeden mecz, numer jeden albo dwa, góra trzy, to będą mecze, w których Detroit naprawdę będzie starało się stawiać opór. Ja myślę, że może trójeczka, wiesz, jak wrócą do siebie, to zawsze tam dodaje jednak energii i mogą wtedy pograć, chociaż pytanie, czy będzie Blake, czy nie. Maciek, jedno zdanie chociaż o tej serii, która no, według nas wszystkich, podejrzewam, skończy się po czterech spotkaniach? Inna kultura gry, inna dynamika. Panie Andrzeju, dziękuję, że pan przyszedł. Pan Andrzej, by tak powiedzieć, że wyczułeś. No nic, no ja dwie rzeczy mnie intrygują, tylko tak naprawdę w tej serii. Oczywiście historia Tona Makera, który został przez Bucks wyrzucony do Detroit Pistons, on będzie grał teraz przeciwko Milwaukee Bucks, więc tu zawsze jest jakaś szansa na jakiś wielki mecz Tona Makera i wielki dzień Tona Makera i zwycięstwo Pistons, to jedyne pewnie. A druga rzecz to Wayne Ellington, grający o pieniądze w wolnej agenturze. Wayne Ellington, który lubi wyjść po tej zasłonie i dziabnąć za trzy, jest jednym z pięciu, sześciu najlepiej tak robiących graczy ligi. Milwaukee nie lubi wychodzić wysoko. Brook Lopez i Giannis Antetokounmpo lubią zostać po lutrzech sekund, więc zobaczymy, ile pieniędzy Wayne Ellington zarobi sobie w tej serii. Bo on tu będzie przychodzić do tej serii zarabiać szmala. No to na koniec jeszcze tylko nieistotne pytanie, ale tak mnie ekscytuje ta seria, że jakbym był TNT i ESPN-em, to najchętniej oddałbym wszystkie mecze do NBA TV bez żalu, a resztę sobie zostawił. Pytanie nieistotne, czy Giannis da paczkę nad Drummondem? Tak nawiązując do naszej słynnej ankiety sprzed sezonu, tak czy nie? Tak. Takiego posterka klasycznego. Ja myślę, że nie da. Ja się boję tych ankiet, Bartek. Nie, ja odczuwam stres przed tymi ankietami. Ja bym nie chciał odpowiadać, więc... Dlatego dobrze, że nie miałeś tych egzaminów przed liceum, no. Takich typowych w ósmej klasie. Zatem dla formalności, tylko wasze typy, jeżeli chodzi o Detroit Pistons, Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, tak będzie poprawnie. Maciek? No, ja typuję Milwaukee w czterech, dlatego że w końcu wyjdzie to, co powiedziałem kiedyś, a w zasadzie napisałem w MVP Magazyn, że Blake Griffin nie jest wcale tak atletyczny. Pamiętamy to zdanie. Gdzieś bym mógł jeszcze... To w tej serii właśnie wyjdzie. Teraz. Ja mam zdecydowanie Milwaukee Bucks w czterech spotkaniach i każdy inny wynik będzie sensacją. A Michał? Nie, no Detroit w siedmiu. Oczywiście, to będą wielkie mecze Tona Makera i będzie pokazywał palcami, że to jego kraj afrykański jest lepszy od ciebie. Oczywiście, że 4-0 dla Milwaukee, więc... No dobrze, to kolejna seria, Toronto Raptors, Orlando Magic i tak sobie po cichutko myślę, czy to przypadkiem ma szansę być najfajniejszą serią w konferencji wschodniej. Orlando Magic wracają do playoffach po wielu, wielu latach, kiedy ostatni raz byli w playoffach, to u nas było Euro 2012. Ja byłem na licencjacie, nie wiem co wy robiliście, może będziecie chcieli zaraz opowiedzieć. No właśnie, czy waszym zdaniem po cichu to może być taka najlepsza seria, jeżeli chodzi o pierwszą rundę wschodu, bo oba zespoły są 2-2, jeżeli chodzi o sezon, tylko w jednej porażce nie grał Kawhi Leonard, ale grał chociażby Mark Gasol. Orlando Magic mają fantastyczną tę końcówkę sezonu i pod względem wygrywania, i pod względem swoich efektywności w defensywie. Ktoś może mieć coś do udowodnienia z ławki rezerwowych, nie wiem, czy się chcemy aż tak zagłębiać. Mm-hmm. Czy tu jest, Maciek, szansa? Nie powiem, że na niespodziankę, no bo gdyby Magic przeszli Raptors, to by była sensacja. Ale czy Magic są w stanie na przykład urwać, nie wiem, dwa spotkania i zrobić z tego nie. super serię? Nie, są w stanie urwać jeden mecz tutaj. Ten mecz, w którym zatrzymają Toronto poniżej 100 punktów, mają solidną obronę. Steve Clifford jest trenerem, co daje gwarancję tego, że obrona będzie solidna, nawet z plusem. Natomiast Toronto, nie chcę się powtórzyć, mówiąc, że to jest inna dynamika, ale to jest inna dynamika przechodzenia z ataku z obrony do ataku. To jest dynamika, której Orlando nie ma i ta łatwość zdobywania przez Toronto. Najlepiej, najefektywniejszy zespół ligi po zebranych piłkach w obronie, jeśli chodzi o atak, to jest Toronto Raptors. I ta ich umiejętność w 10-12 sekundzie, liczba graczy,
których mają. Norman Powell jest 12 graczem, 11 graczem Toronto, on byłby 6 czy 7 graczem Orlando. Orlando nie ma kompletnie ławki, Orlando nie może grać przez 48 minut tej koszykówki z Toronto. Więc dla Toronto to będzie przetarcie, a dla Orlando szansa, żeby podejść do tej serii egzotyczniej może, żeby Terence Ross grał po 40 minut, oddawał 10 trójek, żeby Vucevic oddawał 6-7 trójek. Tutaj matematyka musi wygrać dla Orlando. Styl, jaki uprawiają, nie pozwoli im tego zrobić. Taka ciekawostka statystyczna, jakbyśmy wyjęli DJ'a Augustina z pierwszej piątki Orlando Magic, 56 minut rozegrali w playoffach. Łącznie zawodnicy, Nikola Vucevic 3 minuty w playoffach 2011-12, a Evan Fournier w barwach Denver Nuggets, to wtedy było, tak? Dobrze pamiętam, 53 minuty przeciwko Golden State Warriors. Wy pewnie słyszeliście trochę, trochę ESPN-u, bo mi się tutaj włączyło gdzieś wideo, więc powtórzę tylko minuty Fourniera, 53 minuty razem z Vucevicem, 56. Michał, ty docenisz kilkoma wygranymi tą końcówkę sezonu Orlando Magic, czy w starciu z Toronto, z którym mimo, że sobie dobrze radzili w sezonie zasadniczym, to jednak będzie zupełnie inna bajka w playoffach? No, to na pewno będzie inna bajka w playoffach, bo oni są po prostu niedoświadczeni tam, gdzie będą. Trener dobry, ale co z tego, jak ludzie młodzi i nieokrzesani momentami. A końcówka tego sezonu, no to takim drużynom się po prostu udaje, jak są w gazie w sezonie regularnym, bo trafiają na różne takie końcówki, komuś nie chce się, ktoś ma gorszy dzień, wykorzystamy to, wyjdziemy z tego wschodu, ale w playoffach to będzie inaczej. Jedyną rzeczą, którą widzę, to jest to właśnie trochę usypianie Toronto przez to, że nie dają im zdobywać punktów, grają tak czasami, znaczy czasami z nimi grają po prostu bardzo powoli i ostrożnie i starają się robić wszystko przede wszystkim skupiając się na obronie. Nieważne, co tam się dzieje w ofensywie. Natomiast w Toronto bym szukał problemu, który może spowodować, że Orlando może wygrać jeden czy dwa mecze. No to będzie olbrzymie ciśnienie dla Toronto. To jest ten sezon, gdzie się miało wszystko zmienić, pojawił się Kawhi, a kto wie, co, jak Orlando nie spowolni pierwszego meczu i go nie wygra, to nie doprowadzi, że w drugim będzie nerwowo i może też przegrać. Nerwowo może być, ale nie sądzę, że Orlando wyciągnie jakikolwiek mecz tam, w Toronto, jak już bym się miał spodziewać, ja typuję w sumie tylko jedną chyba wygraną Orlando, to jeżeli gdzieś mają wygrywać, to pewnie u siebie z tak grającymi Toronto Raptors. Zatem wasze typy, Maciek, na tę serię? Ja się bardzo cieszę, że Orlando będzie miało wreszcie okazję zobaczyć, jak wyglądają playoffy. Toronto w czterech meczach. Ja daję Toronto w 5 meczach. Bardzo się cieszę, że Orlando to jedyny Magic, o jakim dzisiaj rozmawiamy w tym podcaście i dam do tego jeszcze taki śmiały typ. 5 meczów dla Toronto, ale będzie jedno, ale ucieczka. Jedno ucieczka spotkanie. Chciałem nawiązać, tak? Ktoś tu nie chce mówić o swoim klubie znowu. No dobrze, kontynuuj. Zostawmy w DJ-u. Jeśli gość, który wygrał z Heat, wychodzi i mówi, że odchodzi... To... Szkoda mi czasu w podcaście, wolałbym porozmawiać o tym, kto to przejmie. O Orlando. I tak dalej. Albo wolałbym porozmawiać o Orlando. Mój typ jest taki, że Terence rozwalnie jeden mecz na 30 punktów. To taki typ, który się pewnie nie sprawdzi, ale być może. Zawodnik mojej ligi fantasy, Michał, gdzie też mamy coś do pogadania, pewnie bardziej po podcaście niż w trakcie. Michał, twój typ? Mój typ jest taki, że oczywiście Toronto albo w 5, albo w 4, ale nie potrafię się zdecydować. Ale dobra, niech będzie w 5, może wejdzie. No dobrze, czyli typujesz tak samo jak ja. Kolejna seria, jaką mamy w konferencji wschodniej, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets. Michał, wiem, że się w swoim podcaście zastanawiałeś, czy tak w perspektywie całych playoffów taka wąska rotacja Philadelphia nie zabije. Tutaj pewnie to nie nastąpi. Ale no właśnie, jakie ty widzisz szanse Brooklynu? Czy to jest tylko taka szansa, że ci niscy zawodnicy będą robić dużo dobrego na obwodzie i może oni wyciągną coś z tej serii, czy raczej ta siła pierwszej piątki Philadelphia 76ers to się przejedzie jak walec po Brooklynie? No i to jest pytanie po raz kolejny pojawiające się przy nazwisku Embiida. Co z jego zdrowiem? Bo jeśli jego nie będzie tak w tej serii na 100%, no to tak jak może nie pałam sympatią do D'Angelo Russella, to nie potrafię wytypować do końca wyniku tej serii. Wiadomo, Philadelphia jest faworytem i nawet jeśli Butler stanie sam na głowie, no to prawdopodobnie ją przejdą, ale nie wiem w jakich bólach, bo Brooklyn wydaje mi się trochę na Philadelphia taki nieobliczalny.
tam mogą się dziać różne rzeczy. No, D'Angelo Russell, ja nie poznaję tego pana. Ja wolę nie mówić już nawet, co on zrobi. Nie potrafię powiedzieć, Bartek. Może być tak, że Brooklyn naprawdę niesiony tym, co się dzieje z nimi w tym sezonie, wygra mecz na przykład numer jeden sobie w Filadelfii. I co wtedy? Mhm. Ja do końca w to nie wierzę, ale wydaje mi się, że oni są tak bardzo skupieni na grze. Już nie chodzi o to, jakie mają talenty i co może robić, nie wiem, Allen w tej serii, bo to też będzie bardzo ważne, jeśli nie będzie Embida, zależnie od tego, co będzie działo się z Embidem. Też jak będzie się spisywał Ben Simmons, bo będzie musiał być centrorozgrywającym. To jest naprawdę trudne. A myślę, że Kenny Atkinson nie jest też takim człowiekiem, który nie tyle, co będzie przeszkadzał, co będzie też niedoświadczony w tym aspekcie playoffowym, co zrobić w jakimś tam momencie. Maciek, nie wiem. Myślisz, że... Ja myślę, że Brooklyn cały sezon, oni grają w taki sposób, że są w stanie grać z każdą drużyną NBA i każda drużyna NBA musi, nie może przyjść zdekoncentrowana na mecz z Brooklynem. Teraz z takim stylem, jaki oni uprawiają, ze spacingiem, 4-1 w ataku, 5-0 niemalże cały czas i teraz ci wszyscy ludzie jak Russell, Dinwiddie, Caris LeVert, czy Shabazz Napier nawet, którzy są w stanie po koźle zdobywać punkty w pick and rollu, to jest dużo ludzi. Jest jeszcze Joe Harris, nie chcę dalej nazwisk wymieniać, ale Sixers muszą być skoncentrowani na tą serię, bo to nie będzie łatwa seria. Tylko Nets muszą zrobić jedną rzecz, moim zdaniem, jeśli chcą nawet wygrać tę serię, może, nie wiem, urwać 3 mecze, jeśli to się zwiąże wszystko razem z kłopotami Embida ze zdrowiem. Nets są zespołem, który oddaje dużo trójek, ale potrafi, jest czołowym zespołem. W poprzednim sezonie, sezon wcześniej byli pozwalali na najmniej trójek drużynom NBA, zwłaszcza te trójki z rogu zabierali. Tu myślę, muszą trochę inaczej do tego podejść. Wywrócić trochę to do góry nogami, bo Embiid, jeśli będzie grał, to się przejdzie po Jarecie, ale nie biednym, tak jak przychodził się w sezonie regularnym. Oni muszą generalnie wyjść z takiego założenia, żeby Ben Simmons rzucał i Jimmy Butler rzucał, a resztę będziemy kryć. I Embida najlepiej podwajać. I teraz oddawać im miejsce, oddawać im rzuty. Sprawdzić, ile Sixers, czy Tobias Harris, który na przykład jest w dołku strzeleckim od 2-3 tygodni, czy jest w stanie z niego wyjść. Nie kryć w ogóle tych rezerwowych Sixers wchodzących z ławki DJ'a McConnella. W ten sposób do tego podejść. Jeśli będą w stanie to zrobić, to myślę, że mamy ciekawą serię. I 76ers muszą w niej być, bo sama przewaga fizyczna, którą Sixers mają tutaj, może nie wystarczyć. Brooklyn z takimi zespołami też grał i sobie dobrze radził. To nie chodzi o to, ile meczów wygrał, ale był w tych meczach. Widziałem masę meczów Brooklynu. Ja po prostu nie pamiętam meczów Brooklynu i nie pamiętam takiego rywala, z którym Brooklyn miał problem. Przegrywał, ale nie, że miał problem. To jest taki styl gry. Więc zwłaszcza te mecze u siebie Brooklyn może urwać. Czyli, że może być ciasno. Mm-hmm. Tej serii po prostu. Czekam tak z takiej już może do pooglądania taktycznie rzeczy, albo w ogóle jak to będzie funkcjonowało w zespole, żeby było trochę crunch time'ów w tej serii, do kogo w Filadelfii będzie szła piłka. Mogą być. W ostatnich akcjach. Kto będzie odpowiedzialny za te decydujące rzuty już w takim najważniejszym momencie sezonu, co nie zmienia faktu. Chyba miałem inny typ u ciebie, Maciek, na stronie, jak tam wziąłem sobie udział w typowaniu, ale powiem, że Filadelfia, jeśli będzie zdrowy Joel Embiid w całości, to zrobi to w 5 spotkaniach. A Maciek, jaki ty masz typ? Ja typuję, że Philly po tym wszystkim, co powiedziałem, wygra w 4. Moim zdaniem Philly, tak, wiem, ale moim zdaniem Philly jest underrated w tym momencie. Jest underrated zespołem. Oni są bardzo dobrzy. Ta pierwsza piątka jest najlepszą pierwszą piątką w konferencji wschodniej. I ci ludzie będą grali bardzo dużo. I po prostu talent ich zgranie. I na wiele sposobów mogą sobie radzić, a deski będą na pewno wygrywać. Przez całą serię to się przełoży. Takie wygrywanie desek przez całą serię to się przełoży na to, że wygrają tę serię. Przyjdą skoncentrowani, 4 mecze. I Michał, jak ty typujesz? To się zawsze właśnie tak mówi, że ojejku, jaka piękna drużyna, Kenny Atkinson, a Filadelfia może po prostu przeciągnąć ich przez tą serię w maksymalnym wymiarze minut, Embiid będzie zdrowy i będą kłopoty w drugiej rundzie, ale Brooklyn zostanie zdobyty, ale nie chcę powiedzieć w 6, ale bym powiedział. No, czyli zaksięgowuję, że powiedziałeś w 6. To ostatnia para, jeżeli chodzi o konferencję wschodnią, teoretycznie najbardziej wyrównana, chociaż jak czytam Boston Celtics, Indiana Pacers, nie żebym cokolwiek miał do jakiegoś zespołu, bo tak nie jest, ale jakoś wielkiej ekscytacji
w mojej głowie to nie wzbudza i mnie w zasadzie interesuje od was odpowiedź na pytanie, bo wszyscy pewnie typujemy, że Boston Celtics tę serię wygrają. Czy po tej serii, waszym zdaniem, Boston sobie troszeczkę jakby podbije ranking w naszych oczach i będziemy myśleć, o, znowu jest jakby taka spójna drużyna i tu mogą jeszcze bardzo, bardzo dużo namieszać, czy wręcz przeciwnie, po tej serii sobie powiemy, to nic nie będzie w ogóle z tego sezonu, po półfinale się żegnamy. Jak wy to widzicie? Nie, a już mówię dlaczego. Nie, dlatego, że jeśli oni wygrają tę serię, to będą grali z Milwaukee prawdopodobnie, najprawdopodobniej, i to będzie seria, w której będą potrzebować Marcusa Smarta. Marcus Smart prawdopodobnie kontuzjowany nie zagra. Jak zagra, to nie będzie w pełni sprawny. Więc nie będziemy mogli powiedzieć po tej serii, że Boston wraca, Boston jest tym, czym był. Gdyby Smart grał, to może moglibyśmy tak powiedzieć, ale jednak strata Smarta w kontekście serii z Milwaukee to jest większa strata moim zdaniem niż strata przeciwko Indianie, która gra klasycznie wolniej niż Milwaukee gra. A tam na Milwaukee taki gość jak Smart, który fruwa z lewej do prawej strony, kradnie piłki, to jest skarb taki człowiek. W dodatku mógł wykryć Janisa, więc no nie. No ale póki Boston jest w playoffach, myślę, że jest nawet zdecydowanym faworytem po tych dwóch ostatnich meczach, które zagrał z Indianą. Pierwszy wygrał w końcówce u siebie, Kyrie Irving, taki wjazd tam z prawej, kontrolował ten mecz. I ten drugi mecz zwłaszcza wygrał w Indianapolis 20 punktami, przeszedł się po Indianie, przy czym Indiana, jeśli mnie pamięć nie myli, bo to też to, tam nie ma wielkich graczy, Darren Collison nie grał, miał trochę problemów ze zdrowiem na końcu, to jednak ograniczyło Indiany możliwości rotowania rozgrywającymi, bo mają w gruncie rzeczy tylko dwóch na końcu. Myślę, że strata Smarta nie będzie wcale tak znacząca dla Bostonu i taka fizyczna dominacja i balans, który znaleźli w tym ustawieniu Horford-Baines w drugiej połowie sezonu, to działało bardzo dobrze. Akurat na lubiący grać pod kosz przez Turnera, Sabonisa, zespół Indiany, to jest dobry matchup dla Bostonu, po prostu Indiana. I to było w tych meczach ostatnich dwóch widać, że to jest dobry matchup. I gdyby Kyriego Irvinga zabrać z Bostonu, to moglibyśmy się wtedy zastanawiać, czy Indiana może wygrać. No ale jest Kyrie Irving i Indiana raczej odpowiedzi nie ma tutaj. I też defensywnie znalezienie odpowiedzi na Kyriego i Ala Horforda w akcjach pick and pop, to będzie bardzo duży problem dla Indiany. A Michał, nie masz takiego wrażenia, że już się po prostu ten bak paliwa Indiany Pacers skończył i nie bardzo jest czego nalać w tym sezonie? Nie, myślę, że jeśli doszukiwać się czegoś, co właśnie może powodować to, że Indiana się nie będzie liczyć w tej serii, to jest to, że Boston ma odpowiedź i ma sposób na to, jak zmusić ich do dominacji w każdym aspekcie gry, znaczy dominowania nad nimi, żeby Pacers nie byli drużyną, która broni i zabija wszystkich w NBA, tylko nie Boston Celtics i jeszcze kilka innych ekip. I to jest bardzo ważne i w tej serii może tak bardzo ważny nie będzie Marcus Smart, ale jeśli by się to Bostonowi nie udawało skutecznie, żeby ograniczać Indianę w nieprzeszkadzaniu im w obronie, no to ta seria może być nieoczekiwanie wyrównana. Tylko ja, tak jak Maciek powiedział, tam po prostu w Bostonie wszystko jedno, czy są pokłóceni, czy nie. Są tacy ludzie jak Al Horford, którzy w takich prostych jakichś pick and pop elementach mogą rzucać koszmarną ilość punktów i te spotkania mogą dosyć wcześnie być rozegrane po prostu, rozstrzygnięte. I wtedy już nie będzie czego gonić w czwartej kwarcie. Kyrie Irving przez kilka minut będzie czarował wszystkich z piłką, będzie utrzymana przewaga i tak obejrzymy sobie 5 spotkań albo 4. Te mecze mogą być, każdy z tych meczów może być zacięty, każdy z tych meczów może być na początku jeszcze czwartej kwarty zacięty, bo Indiana ma masę dobrych graczy. Tam jest cała rotacja dobrych zawodników, którzy też wchodzą z ławki. Tylko no, spróbujcie sobie wyobrazić ostatnie 5 minut tego meczu. Po jednej stronie jest Kyrie Irving, a po drugiej stronie jest Bojan Bogdanowicz próbujący sprostać fizycznej obronie na nim w końcówce i Darren Collison grający akcję pick and pop z Milesem Turnerem, które kończą się rzutem z pół dystansu jednego albo drugiego. Sabonis nie mogący grać tyłem do kosza przeciwko Horfordowi i Bainesowi, bo to dobrzy obrońcy tyłem do kosza. Więc gdzie tu będą te potrzebne punkty w crunch time Indiany? I tu będzie ten brak Victora Oladipo wychodził niestety dla Pacers. Więc mecze mogą być zacięte, mecze mogą być wyrównane, możemy się zastanawiać, co Pacers mogą lepiej zrobić, ale te końcówki, ten moment, ten crunch, gdzie Kyrie jest jednym z najlepszych w lidze od lat i tutaj Indiana po prostu nie ma odpowiedzi. Czyli ile byś typował w tej serii?
Ja typuję 4 mecze. Ja dam szansę Indianie w jednym meczu u siebie. Skończy się na 5 meczach. I Michał? 4. No to szybciutko. Wychodzi nam, że te play-offy w pierwszej rundzie konferencji wschodniej się skończą. Widzę, że mój królik chyba uważa tak samo, bo się teraz położył do domku i chyba śpi. Takie to mogą być play-offy, ale potem... To prześpi konferencję zachodnią. Chyba, że mu otworzysz na małym królika radio, które ma zamontowane w małym domku. Jak się będziemy biegać tutaj po pokoju zaraz, jak czy ma taki głośnik mały? Takie małe skawetki, który konsultuje przerwę na żądanie? Ma takie sianko tutaj, wiesz? Ma sianko? Ale powiem ci, że ostatnio się nauczył już sam wychodzić z klatki, w sensie jak mu się otworzy i się podstawi poduszkę i wbiegać do niej sam też. Więc małe sukcesy. Ja mam taki pomysł, że głośnik możesz mu zrobić w brytwance. Michał, konferencja zachodnia teraz, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers. Domyślam się, że tutaj będzie w piekarniku tak raczej na 15 minut ustawione niż na jakieś dłuższe czekanie. Nie. Ta pierwsza runda. Clippersi wygrywają to w 6, Lou Williams zrzuca przez Golden jako jedyny gracz w historii 80 punktów w serii na mecz. To tak będzie. A Lou Williams tak... dziabnął im 50 i to nie w tym sezonie, tylko sezon temu przeciwko Warriors. W Oakland rzucił 50 punktów, pamiętam. Więc jest w stanie to zrobić, Michał. Myślicie, że będzie tak, że Patrick Beverley wejdzie do głowy na przykład Stephena Curry'ego, czy nie wydarzą się aż takie historie tutaj? On będzie wchodził do głowy Stephena Curry'ego i nagle pojawi się tors Andrew Boguta, na którym ta głowa Beverley'a sobie zostanie. I Curry wyjdzie za ten tors i Ivica Zubac będzie biegł z tymi swoimi drwalowskimi nogami, żeby zdążyć do Curry'ego i nie zdąży i Curry będzie dziabał za 3. Ale może chociaż w ataku coś dobrego zrobić. A Doc Rivers będzie siedział ze Steve'em Kerrem na ławce Warriors i jak będą zmiany, to będą go wołać trenerze, bo się zagadał. Nie, Clippers to sympatyczna drużyna, warto celebrować to, co zrobili. Mówię tu bez żadnego sarkazmu, bo to jest skład, który po odejściu Tobiasa Harrisa naprawdę nie powinien zrobić tych playoffów, ale zrobił te playoffy. Startuje Zubac, Shai Gilgeous-Alexander, Patrick Beverley, Gallinari, Landry Shamet, który jest też debiutantem, dwóch rookies może wyjść w pierwszej piątce tutaj. I fajnie, że gra z Song Clippers, bo to jest jedna z piękniejszych historii. No, skończy się jak skończy, no ale będzie to cenne doświadczenie, a też myślę, że przede wszystkim tutaj Clippers będą pokazywać potencjalnym wolnym agentom, w tym Kevinowi Durantowi, że patrzcie, mamy tutaj zespół graczy typu trzeci, czwarty, piąty gracz, role players. I to jest zespół, w który możecie teraz wejść we free agency, a my otoczymy was właśnie tymi zawodnikami. I to będzie taka reklama Clippers w serii Warriors, nawet jeśli się to skończy szybko. Ja tak myślę, jak reklama. Skończy się to szybko, ale polecam tym, którzy będą oglądali na ich pasie, żeby włączyć sobie przynajmniej jeden mecz z telewizji Los Angeles Clippers, bo jeżeli panie się nie myli, to pierwsza runda draftu jest transmitowana także w lokalnych, pierwsza runda playoffów, a nie draftu, przepraszam. Jest transmitowana też w lokalnych telewizjach, a będą to ostatnie mecze Ralpha Laurera w roli komentatora. Huggle or no Huggle. Los Angeles Clippers. Myślę, że można mieć różne zdanie, może się podobać lub nie. Ja bardzo lubię to bingo i tak jak napisałem na Twitterze, ja sam czekam na taki swój catchphrase, ciężko jest to wymyślić, on to ma i myślę, że z hołdu dla tych wszystkich lat jest bardzo fajny na Twitterze Los Angeles Clippers klip taki 3-minutowy właśnie odnośnie jego kariery komentatorskiej, także polecam to sobie sprawdzić i polecam oglądać właśnie w ten sposób przynajmniej jeden mecz Clippers, bo to wiadomo, na playoffy to też święto, TNT wypożycza komentatorów z innych stacji, więc może być ciekawie, chociaż tak długo jak gra Toronto i tak długo jak gra Brooklyn, to nie usłyszymy, myślę, dwóch najlepszych komentatorów, jeżeli chodzi o stacje lokalne. A kto będzie najlepszym graczem Los Angeles Clippers w tej serii? To raczej będziemy chyba ich szukać gdzie indziej niż wśród Luz, niż Gallinari, niż Harrell. Ja chcę zobaczyć, jak Shai Gilgeous-Alexander będzie wyglądał po obu stronach boiska, bo się nie naoglądałem go trochę, a to jest świeżak jeszcze. I może nie będzie najlepszy, ale będzie taki, o którym będziemy chyba mówić, zwracać uwagę na niego. Więc nie odpowiedziałem na twoje pytanie. No, zdarza się i tak spokojnie, nie mam ci tego za złe. Ja myślę, że Lou Williams jednak będzie tym najlepszym zawodnikiem. Chociaż może Gallinari, ale myślę, że jednak Lou Williams. A ty, Michał, jak typujesz? A myślę, że Clippers nie będą mieli po prostu najlepszego gracza w tej serii.
Czyli będzie różnie, tak się przetasowywało. Nie chciałbym. Ja w ogóle połowę tych rzeczy, które ci Bartek dzisiaj mówię, to nie chciał bardzo. Chciałbym, żeby Indiana wygrała z Bostonem. Chciałbym, żeby Clippersi wygrali z Warriors. Ale to nie jest, wiesz, koncert życzeń, tylko... Obawiam się najgorszej rzeczy. Poważny program. Program publicystyczny. To, tak. Dobrze, to ja robię jak Elżbieta Jaworowicz, tak z nogami. I teraz mówię jedno. Tak w bok. Że, tak w bok i tak jeszcze pupką, że niby nie siedzę, niby spadam, ale jestem. Wiesz. Tak, że lecę z tego krzesła, ale to tak, udo i ale lekko trzyma. Ja już tak 20 lat, tutaj mam takie wcięcie w tyłku, także ja tam dobrze rządy się trzymam. Rządy się zmieniają, ja cały czas jestem. To ja rządzę wszystkim. Dokładnie. Chciałem wam Elżbieta powiedzieć, Jaworowicz. Że jest bardzo niewiele informacji o Elżbiecie Jaworowicz w internecie, tak w ogóle, bo o to chodzi. Bo przygotowywałem... Jak najmniej było o tobie wiadomo. Przygotowywałem kiedyś taką wielką grę, którą robimy w radiu, gdzie jest 5 pytań właśnie i ciężko mi było z Elżbietą Jaworowicz tutaj no właśnie dać radę jakby. Więc niewiele... Patrz, jak mało o niej wiadomo, a ile różnych rzeczy można się zobaczymy, czy traficie, ale nie mam bladego pojęcia, jaka jest poprawna odpowiedź. Elżbieta Jaworowicz ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim z filologii angielskiej, hebrajskiej czy romańskiej. No to już wiemy wszystko chyba. Nie mogłaby przecież ukończyć z hebrajskiej i nadal pracować. A gdybyś miał obstawić, to jaką byś wybrał? W Mosadzie. W Mosadzie pracowała. A wiecie, że skończyła filologię hebrajską? No teraz właśnie straci zaraz pracę, Bartek. Nie żartuję sobie. Koleżance takie rzeczy robić. Bartek zwalnia Elżbietę. Życie Elżbiety Jaworowicz owiane jest tajemnicą, ale podobno miała romans z kim? Z Piotrem Frączewskim, Wojciechem Gąsowskim czy Władysławem Kozakiewiczem? Piotrem Frączewskim. Z Piotrem Ikonowiczem i Krzysztofem Rutkowskim, którzy śpią w tym programie cały czas. Są. To też, z nimi też miała romans. Z tego, co a ty, Bartek, już nie będziesz miał z nią romansu. Z tego, co pamiętam, to był Wojciech Gąsowski. I ostatnie pytanie mogę wam powiedzieć. Słyszy, tak. Wojciech Gąsowski. Wojciech Gąsowski. Bardzo, no to nie dziwię się. I kto powiedział, że legendy na mieście, że o tym, najlepszym prezydentem nosi. Byłaby Elżbieta Jaworowicz. Janusz Korwin-Mikke, Jerzy Owsiak czy Kuba Wojewódzki? Wszyscy trzej. Mogliby to powiedzieć. Janusz Korwin-Mikke, Kuba Wojewódzki i Jerzy Owsiak. Jerzy Owsiak. Że ona byłaby najlepszym prezydentem? Tak, kto to powiedział? Korwin. A ty, Michał, jak typujesz? Jerzy Owsiak. I to jest poprawna odpowiedź, Jerzy Owsiak powiedział. Nie, no jak jeszcze Owsiaka ma owiniętego wokół. Nieprawdopodobne. Polecam swoją drogą, wiem, że nie każdy musi lubić polskie kabarety, ale pamiętam, że to akurat było bardzo śmieszne sketch sprawa dla reportera kabaret paranormalny. Ja w ostatnim roku widziałem ten program kilkukrotnie, po raz pierwszy od lat. I ja nie widziałem go nigdy w całości, więc... To, jakie rzeczy się dzieją w tym kraju, to jest straszne. Choćby się intern starał, choćbyśmy się nieprawdopodobnych rzeczy z tych serwisów informacyjnych różnych stacji prób, wiec, czy to prawda, czy nie dowiadywali, to nadal nie przebija tego, jakie historie są opowiadane w programach pani Elżbiety. Więc ona jest nadal ponad internetem, ponad wszystkim i żarty żartami, ale ona cały czas pracuje. Rządy się zmieniają. Dochodzą do głosu raz ci, ona cały czas ten program ma. No przypomnij mi. I siedzi w ten sam sposób. I siedzi w ten sam sposób z nogą w prawo. I to mimo wieku, te nogi są nadal, przyciągają nadal uwagę mężczyzn. I wydaje mi się, że ona każdy program zaczyna dokładnie w ten sam sposób. No naprawdę. Nie wierzę. No, dobrze, a... Wydaje mi się, że za każdym razem mówi... Poczekajcie teraz. Do losu świata. Nie mogę znaleźć, ale wydaje mi się, jestem prawie pewien, że jak szukałem, każdy program zaczyna dokładnie w ten sam sposób, tak, takim samym zdaniem. Musi mieć rutynę. Nie pamiętam, jakie to jest zdanie, ale jest za każdym razem chyba takie same. Jeżeli się mylę, to przepraszam, panie Elżbieto. Ostatnio przeczytałem w wywiadzie z Tomaszem Smokowskim, który powiedział Tomasz Smokowski otwarcie, że on umie robić telewizję. Umie robić telewizję, tak. No. Zdecydowanie. Tak a propos ludzi, którzy też umieją robić telewizję. Pani Elżbieta. Swoją drogą polecamy wywiad. No nie znajdę tego, ale jak kiedyś mi się przypomni, to wam powiem. Wyjdź to z tą filologią hebrajską, bo ona naprawdę prasę straci.
Myślę, że nie sięgają aż tak daleko. Choć ludzie z Telewizji Polskiej słuchają przerwy na żądanie ekstra. A widzisz, ale nie ci decyzyjni, jeszcze nie ci decyzyjni. Ale jak państwo słuchają, to polecamy się do komentowania Mistrzostw Świata. Koszykówkę oczywiście, można tak, się. I wszystkich innych sportów też. Dobrze, panowie, to jeżeli chodzi o serię Golden State Warriors Los Angeles Clippers, zaskoczcie mnie jeszcze swoimi typami dla formalności, Maciek. Golden State Warriors w trzech. Ha! Michał? Bartek, po pierwsze po chamsku nie dałeś mi odpowiedzieć na moje pytanie i zaraz rozbiję o rok. Właśnie, to fakt, ja cały czas pamiętam. A jakie było pytanie? Ja chciałem tylko powiedzieć, że ta seria dla Warriors będzie dla nas nie do oglądania może, chyba że ktoś lubi, ale ja coraz mniej. To może być taki brzydki poligon doświadczalny tego, co Warriors robią w koszykówce. Tu będą wesołe upiki do Duranta i Kazinsa. Tak. Tu będą jakieś przepychanki, będzie różnica 20 punktów, bo Klay Thompson ze Stephem Curry'em stwierdzą, hej, rzućmy se 30 w tej połowie. I to może być naprawdę... Bił, oni go, oni się będą z niego śmiać, będą się śmiać z Clippers. No i to będzie nieładne, ale no to 2-0 dla Golden State. Pokarnie. To przechodzimy do nas. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej, bo teraz najciekawsze wreszcie. No właśnie, para numer 2 i numer 7. W zasadzie para z zespołem 2 i 7, czyli Denver Nuggets kontra San Antonio Spurs. To skoro takie najciekawsze macie, to czy San Antonio Spurs będą czarnym koniem tych playoffów? Czy można nazwać czarnym koniem San Antonio w tej serii? Bo jest taka ciekawa narracja a propos Denver Nuggets. Czy Denver Nuggets faktycznie są tak dobrzy? Unosi się. Denver Nuggets są faktycznie tak dobrzy. To jest niesprawiedliwe bardzo dla Denver Nuggets. Bo gdyby Denver Nuggets zaczęli sezon nie tak dobrze, jak go zaczęli, nie byli pierwszym zespołem przez pół sezonu, tylko na przykład piątym czy szóstym i w końcówce, w drugiej części sezonu regularnego weszliby na drugie miejsce, to byśmy zupełnie inaczej mówili o zespole, który w tych playoffach, jakby nie patrzeć, debiutuje. Mówilibyśmy, co za fantastyczny sezon Denver Nuggets, co za fantastyczna praca Mike'a Malona. Oni się już znaleźli, oni tak jak Luka Doncic, znaleźli się u góry szybko i trochę się już znudzili. Nie wiem, ja jakoś tak się przywiązuję teraz właśnie w tym momencie do Denver Nuggets, bardzo przepraszam, ale jakoś ta narracja, ten schemat, nie lubię tego, znaczy rozumiem go, ale go nie lubię. Mimo wszystko nie umiem nazwać San Antonio Spurs też czarnym koniem, bo ta różnica między jedną a drugą drużyną nie jest duża, a różnica, którą robił na plus Mike Malone w sezonie regularnym, może jej nie robić w starciu z Gregiem Popowiczem. Więc generalnie w skrócie, a napisałem dzisiaj na szóstym graczu dokładniej o tym, co myślę, co strategicznie, taktycznie San Antonio może zrobić i czy może to zrobić, chciałbym się bardzo tutaj skrócić i nie rozwijać tego, bo tam ja mam po prostu tyle do różnych rzeczy. A to powiedz mi tylko, jaka jest największa z tych najmniejszych różnic w takim razie? Największa z tych najmniejszych różnic. Bo powiedziałeś, że są niewielkie różnice, więc gdzie jest ta jakby największa w tych najmniejszych? Największą różnicą jest klasa graczy od 3 do 10 w Denver Nuggets. A klasa graczy od 3 do 10 San Antonio. Ta głębia składu. I tam, gdzie jest Gary Harris, to jest Bryn Forbes, tam, gdzie jest Jamal Murray, to jest Derrick White, itd., itp. I nawet wychodząc dalej na ławkę, tak? Denver ma głębszy skład, ma lepszych graczy dalej po tych dwóch najlepszych graczach swoich. W przypadku Denver trudniej powiedzieć, co jest drugim najlepszym graczem. Moim zdaniem Paul Millsap, to jest kontrowersyjne oczywiście, ale za DeMarem DeRozanem i LaMarcusem Aldridge'em, no ci gracze są nieźli, fajnie, oni fajnie grają, ale to nie są tak dobrzy jak gracze Denver i to jest ta różnica dla mnie, która sprawi na końcu, że po spytasz się jeszcze o nasz typ, ale tak. Słyszysz, ja tu myślę 6-7 meczów. A Michał, jak ty widzisz tą serię? Oj, tutaj gadanie o tym, że Denver może nie mieć, jeśli chodzi o niektórych zawodników, doświadczenia w playoffach i tam może się coś dziać, nie wiem, Jamal Murray na przykład, to ja bym tego nie brał w ogóle pod uwagę. Bardziej zwracałbym uwagę na to, co tak naprawdę, tak jak Maciek powiedział, no San Antonio, Aldridge, DeRozan, White i mają fajnych graczy poza tym, ale jak fajniejsi będą od tych fajnych z Denver? No. Bo wydaje mi się, że w Denver jest po prostu... Beasley, Monte Morris.
Nie chcę rzucać nazwiskami, ale ci ludzie się sprawdzili w tym sezonie, grali tak, bardzo dobrze. Poza tym wydają się mieć więcej talentu jako drużyna, po prostu. Jest Millsap, który wiemy o tym, że on jest potrafi być nikim, ale jak jest w odpowiedniej piątce, to jest nagle zawodnikiem, o Boże, jest all-starem, jest świetny i tak dalej. I myślę, że różnica będzie tkwiła w takich zawodnikach, bo po prostu Denver ma więcej tego talentu, ma więcej zawodników, którzy mogą i obronić, i rzucić. A jeśli nie, to na pewno zrobią jedną z tych dwóch rzeczy bardzo dobrze. Kolejna kwestia jest taka, ja mnie to zastanawia, bo traktuję to bardziej jako rzecz, do której zespoły są przygotowane. Ale jak faktycznie wpłynie ta różnica w wysokości, jeśli zacznie San Antonio grać w Denver i będą te dwa mecze? Ja wiem, jaka to jest kwestia aklimatyzacji, no, ale zastanawiam się, jak to będzie wyglądało z perspektywy przygotowania się nawet do meczu. Nie wiem, może będzie jakiś materiał, bo to jest ciekawe, bo tyle się o tym mówi, tak, jako niejako cytat, który ma pokazać, że Denver jest Denver i tam się mówi na tą okolicę Mile High, ale no nie wiem, jak to wygląda i nie wiem, jak to wpłynie, czy to będzie istotne, czy nie będą mieli kondycji. Dwa mecze mogą być kluczowe w takiej serii, nawet jeśli będzie miała 7 spotkań. To w takim razie jak typujesz? A, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, i to może być kwestia sezonu regularnego, ale ważną kwestią też, jak Greg Popovich będzie znosił tą serię. Ostatnio strasznie denerwuje się decyzjami sędziów. Ja wiem o tym, że on będzie wiedział o tym, że on nie może teraz w trzeciej kwarcie w meczu numer 1 albo 2 wylecieć, ale on jest taki jakiś bardziej poddenerwowany niż zwykle, tak bym powiedział. I to na pewno bierze się stąd, że nie wszystko udaje się w drużynie, albo po prostu dzieją się dziwne rzeczy i on już czasami nie wytrzymuje. Taki Steve Kerr, który wali w tablicę, którego wcześniej wtedy nie widzieliśmy. To w takim razie, Michał, jaki jest twój typ? Nie wiem właśnie. Chciałbym, żeby tak... Dobra, wiesz co? Golden State. Chciałbym powiedzieć San Antonio. Wszystkiego już dojdzie. Nie no, chciałbym postawić na San Antonio, ale to jest wbrew wszystkiemu, co myślę o tej serii kompletnie. Czyli stawiasz? Piękne oczy Garego Harrisa mówią mi, że może być Denver w 6, ale Denver w 7. Też typuję Denver, ale w 6. A Maciek? Ja typuję Denver w 6. I gracz, o którym się nie mówi, DeMar DeRozan. San Antonio może mieć dwóch z trzech najlepszych graczy w tej serii, dlatego ona jest interesująca. Czy DeMar DeRozan jest w stanie podnieść poziom swojej gry w playoffach, które nie są jego najmocniejszą stroną, ale Denver nie ma też jakichś wielkich defensywnych ludzi na niego, więc czy DeMar DeRozan jest w stanie stać się piękną historią w pierwszej rundzie? Może wtedy San Antonio wygra, wtedy wygra San Antonio, jeśli tak będzie. Denver też nie ma nikogo, kto grał wielkie mecze w playoffach, no nie? Więc poza Tomasem. Może najwyżej. Dobrze. Portland Trail Blazers kontra Oklahoma City Thunder. To jest kolejna para. Moje serce oczywiście jest tutaj z Blazers. Tyle, że statystyka jest wybitnie po stronie Oklahoma City Thunder. 4 mecze, 4 zwycięstwa Thunder, więc w jaki sposób tutaj ma się tlić nadzieja dla Portland, jeżeli tak weźmiemy z tej perspektywy tę serię? Że Oklahoma jest w stanie sama ze sobą przegrać, no i tak jest, gdy Russell Westbrook jest rozgrywającym tego zespołu i mówię, od lat to oglądam i Portland jest w stanie po prostu Westbrookowi namącić w głowie. Pisałem dzisiaj o tym też na swojej zapowiedzi. To jest control freak, to jest tak człowiek, który tak jak Ray Allen lubi mieć rzeczy uporządkowane. To jest trochę trybach. Tak jedyna seria, że ten z niższym rozstawieniem mam wrażenie, że musi, a ten z wyższym, że tylko może w tym przypadku, bo tak się to wszystko ułożyło. Michał, Damian Lillard kontra Russell Westbrook to będzie najlepszy matchup tej pierwszej rundy? No, zdecydowanie najciekawszy tak, do oglądania. Tak, w ogóle, jeżeli ale... bierzemy wszystkie 8 par pod uwagę. Ale czy w ogóle najlepszy? Nie wiem, tak jak Maciek powiedział, ja bardziej bym patrzył na to, jak Oklahoma będzie przeżywała to, kiedy... Na przykład Damian Lillard nawsadza im punktów i będą musieli odpowiadać i nagle znajdzie się Russell Westbrook, który zechce odpowiadać i zacznie robić swoje rzeczy. Zrobi triple-double, po czym zacznie podawać gdzieś w ogóle do kogoś, rzucać nie wiadomo skąd i nagle Portland sobie wyrówna wynik i jeszcze może wygra.
To będzie pytanie i... też ciekawe, czy lider będzie wsadzał te punkty, no nie? Bo pamiętamy, co się działo rok temu, chociaż oczywiście tu sezon idzie tak, że no nie może się nie udać jakby, ale z Pelicans była lipa. Chociaż wydaje mi się, że jeśli, ja wiem, odizolowanie Westbrooka od gry, to jest niemożliwe, ale jeśli sam Paul George miałby przejść koło tej serii, będąc w tej serii po prostu, niezależnie od tego, co robi Westbrook, nie, nawet z nim nie grając, tylko po prostu będąc, to on sam myślę, że byłby w stanie przejść tą serię. Po prostu dla Oklahomy. Tylko to się nie stanie. To się kompletnie nie stanie. Bo piłka jest jedna niestety, no. Oni wygrali 4 mecze z nimi w sezonie regularnym i Paul George rzucał w nich 38 punktów na mecz. Tylko, że to ten czwarty z tych meczów, jak pamiętam, trzy ostatnie. Ten czwarty z tych meczów był już chyba jakiś czas temu. I to jakieś 2 miesiące temu. I Paul George od tego czasu ma kłopoty, jak wiem, już wszyscy z barkiem, lewym i prawym. I nie wiem, czy on już nie jest tym graczem i może nie być nim w tym sezonie. Więc tych 38 punktów na mecz Paula George'a nie będzie. Ja mam generalnie, jak myślę o stawianiu na Oklahoma, ja się tyle razy w życiu myślałem o Oklahoma pozytywnie, niż to się w końcu skończyło i może teraz popełniam błąd, ale chciałbym, żeby mi udowodnili pewni ludzie, że nie powinienem tak myśleć, że nie powinienem wątpić w Russella Westbrooka. Chciałbym, żeby to się wydarzyło. Ja typuję 7 meczów w tej serii. A tu już może być różnie, ale no z przewagą na Portland. Myślę, że Portland i ich kultura gry, ich spokój, ich lider i fakt, że mają kilku skrzydłowych, których mogą rzucić na Georgia, a fakt, że mają ludzi, którzy rzucają za trzy i trafiają, no mówię, to nie jest przewaga jakaś wielka Portland, ale Hood, gdzieś Steph Curry, ten shooting, którego Oklahoma nie ma, mecze będą różne, dziwne rzeczy się będą wydarzyć, seria będzie długa i wiem, że Thunder są faworytem, ale jakoś tak, no... Tyle razy się, jak mówię, przejechałem na Oklahomie, że nie umiem ufać im w tym momencie, w tej serii. Ten ostatni mecz był 8 marca w Portland, rozgrywany 121-129. Po dogrywce i Damian Lillard miał wtedy wielki mecz na 51 punktów i 9 asyst. Dostał wsparcie od McColluma, 25 oczek, a po tamtej stronie Paul George punktów 32, Russell Westbrook 37, George jeszcze 14 zbiórek i 6 asyst. Michał, jaki jest zatem twój typ na tą serię? Ja mam jeszcze jedno takie przemyślenie, że to, co było, działo się, wiadomo, w sezonie regularnym, to czasami kompletnie nie ma miejsca w playoffach, ale w Oklahomie jest też taka rzecz, że z chęcią można się doszukiwać u nich upsetów w tej parze, że to niby to 6 miejsce i Portland jest na 3 było, ale wydaje mi się, że będą takie tutaj spotkania, które pokażą, że niektóre statystyki i w ogóle rzeczy pokrywają się z tym, co działo się przez cały sezon. Mówię tutaj o końcówkach. Ja nie pamiętam, jak dobry Portland jest w końcówkach, ale Lillard wydaje się być lepszym zawodnikiem na boisku, kiedy twoja drużyna remisuje albo przegrywa w ostatnich sekundach. Paul George też jest minusowym graczem w tym zakresie. Może nie tak bardzo zsie i nie jest tam 0 na 50 za 3 punkty, ale... W tym sezonie trafił kilka rzutów, ale przez lata był, nie? W końcówkach Tak, ale ogólnie rzecz biorąc, no ma... Nie ma najlepszych tych statystyk, jeśli chodzi na przykład o skuteczność, albo nietracenie piłki, albo obronę. I to może być taką podstawową wadą Oklahomy, że nawet jeśli będą się starali, Adams będzie robił wszystko w pick and rollach, w obronie, będzie się po prostu nawet nie bił z ludźmi. Nawet. To wygląda dla niego jako niemożliwe zadanie, ale nawet nie będzie nikogo zaczepiał, będzie wszystko w porządku, to nadejdą te ostatnie minuty, kiedy Oklahoma po prostu nie wytrzyma ciśnienia i Westbrook weźmie piłkę, odpowiedzialność na własne barki, odda w 2 posiadaniach 2 głupie rzuty, w 3 straci piłkę i jest po meczu. A seria skończy się po ilu meczach? Seria skończy się po 6 meczach dla Portland. A ja myślę, znaczy chciałbym, żeby tak było, bo byłby to wymarzony scenariusz i przy okazji kwintesencja tego, co znaczy przewaga parkietu. Wszyscy jak słuchacie przerwy, to wiecie, że ja jestem zakochany w tej hali, co się kiedyś nazywała Rose Garden i w jej klimacie, mimo że widzę to tylko z telewizora, 7 spotkań i wtedy Damian Lillard i publiczność w Portland zrobi to, co trzeba i wygra tutaj 4-3. To ostatnia para, jaka nam została. Houston Rockets kontra Utah Jazz. 2 z 3 najlepszych drużyn po All-Star Game, więc szykuje się, że to będzie wielka rywalizacja. Rywalizacja ataku z super obroną i pod obręczem z długimi łapami i z obroną trójek, bo z jednej strony mamy zespół, który zdobywa najwięcej trójek na 100 posiadań, ponad 16 statystycznie, no i zespół, który traci tych trójek prawie najmniej w całej lidze, delikatnie poniżej 10, tylko tak sobie prześledziłem te wszystkie mecze i tak w
tylko w jednym. Rakets nie daje rady jakby tej statystyce, a tak to i tak rzuca i powyżej 10 trójek. Czy tu jest może największy potencjał na taką niespodziankę czwórki z piątką, gdzie jakby obie drużyny mamy wysoko w ostatnich tygodniach? Po pierwsze, Bartek, to jest niespodzianka. Czy to jest niespodzianka, jeśli piątka wygra z czwórką? No nie, ale bardziej chodzi mi, wiesz, podobnej klasy w tym sensie. Większość osób myślę, że typuje Houston w tej serii. Nie wiem, jak to się skończy na typowaniu Jamesa Hardena, jego kolejne mecze na 30, 40, 50 punktów, czy ile będzie rzucał, a na Utę i tak myślę, połowa kibiców patrzy jako, no a to Utah Jazz, okej, okay, tam będą bronić i tak dalej, ale... Ale tylko widzisz, Bartek, ja mam taki Mitchell trochę problem. Jest wielki w ostatnim miesiącu. 49% za 3, rzuty za 3 po koźle. Nigdy nie grał tak dobrze, jak gra teraz. 28 punktów na mecz, z gry 50%. Jest en fuego. Grali przez może sporo szóstego terminarza ze słabymi drużynami, ale to jest Donovan Mitchell. No właśnie. Ten człowiek z pierwszej połowy sezonu, który miał trochę problemów, pamiętacie, mówiliśmy, że to regres Donovana Mitchella. On jest w wielkim gazie, Mitchell. Więc... No właśnie, ale nie deprecjonować tego, co robi ich trener, nie deprecjonować tego, co robi Rudy Gobert w obronie na nie, przykład. Nie, dlatego doceniam, nie chcę tego. Ale nie o to mi chodzi. Czy ta druga połowa sezonu, a w zasadzie to nie jest wina Utah Jazz, tylko to jest wina po prostu komputera osób komisji, która robiła terminarz w tym sezonie. Czy to nie jest po prostu tak, że... Ta druga połowa sezonu, czy nawet nie aż tak połowa, no jakieś tam 45%, ale jednocześnie była łatwiejsza i może trochę nagięła sposób postrzegania tego, co Utah Jazz robili. Bo oni naprawdę nie grali często w drugiej połowie sezonu ze słabymi drużynami i mogli naprawdę podbijać sobie, robić sobie Westbrooka na tych drużynach czasami. Nie mówię we wszystkich meczach, bo też... W sensie grali ze słabymi drużynami Poza tym tam ta sytuacja, że domowych spotkań więcej, znacznie więcej, a nie same jakieś wyjazdy, to też miało olbrzymie znaczenie. Ale z drugiej strony, no tutaj mamy więcej zawodników, którzy mogą cię zabić. No, po drugiej stronie jest James Harden, ale poza Jamesem Hardenem i... No pytanie, kim będzie Chris Paul, no nie? W tej serii. No właśnie. W całych playoffach. Tak. Czy to będzie tak, jak jest w sezonie, czy nagle się okaże, że otworzymy oczy jak 5 zł i będziemy mieli Chrisa Paula, który nie grał trochę w sezonie, a w playoffach będzie grał do samego końca. No ale mamy taki osobnik jak PJ Tucker, to jest mimo wszystko też drużyna. Myślę, że nie można o tym zapominać. No. A Chris Paul na pewno będzie w pierwszej serii, na pewno jak zdrowie pozwoli, będzie znowu łamał zasady geologii, mając tyle lat i grając w taki sposób. Chociaż to może się skończyć jednym podniesieniem nogi i zerwaniem czegoś w biodrze. No, także nie wiem. Ale to też może być wyrównana seria i to też może się otrzeć 10-7 spotkań. Nie wątpię, że będzie wyrównana. Byłbym zaskoczony, gdyby się skończyło, nie wiem, po 4 czy po 5. Ja mam jeszcze dwie rzeczy tutaj. Utah będzie bronić tak, jak broni Houston, podobnie do tego, jak Milwaukee broniło Houston. Gobert będzie pod koszem, czekał, aż Harden pod ten kosz wejdzie. Harden będzie miał floatery, które trafia lepiej w tym sezonie. Wyrobił się w nich, to jest 40%. Na piłce będą mu, może nawet go będą tak samo jak Bledsoe to robił, puszczać w jedną stronę, będą mu siedzieć na ramieniu. I tu jest też taki mały kłopot dla Jazz, że pamiętacie, rok temu Houston wygrało z Utah w drugiej rundzie, tak? 4-1, tak? I Ricky Rubio nie grał w całej tamtej serii, bo był kontuzjowany, czy w większości, a Donovan Mitchell miał kontuzjowaną stopę, więc to była trochę nierówna seria, ale Houston też było lepszym zespołem wtedy niż teraz jest. Halo? Jesteś cały czas. Tak. I ten Rubio ma problemy z pachwina, mięsień czworogłowy, które już trochę trwają. On popuszczał trochę meczów, czy on będzie zdrowy, czy będzie w stanie kryć Hardena, bo on krył Hardena w meczach sezonu regularnego głównie. Oczywiście Joe Ingles może też to patrolować. Może też to robić Royce O'Neal. Myślę, że on będzie miał tutaj te zadania, gdy będzie grał z ławki, albo jeśli będzie nawet w piątce wychodził. To jest ta pierwsza rzecz i to była chyba też ta druga rzecz o Wikim Rubio. No nie wiem, ja mam ochotę postawić tutaj na Utah w tej serii, ale typuję 7 meczów. Jeszcze się muszę zastanowić, no teraz gdy myślę o tym 7 meczu, który miałby być rozgrywany w Houston, to postawię na Houston, no ale 7 meczów, nie wiem. No, może to jest wyrównana seria, tak na to patrzę.
faktycznie było 4-1 przed rokiem. Joe Ingles 27 punktów w jednym zwycięstwie Jazz w meczu numer 2 w Teksasie. Ja postawię na 6 spotkań i koniec końców, że Houston to wygra, a Michał? Ja tak się jeszcze tylko zastanawiam, jak, bo O'Neal jest takim gościem, który jest zawsze wystawiany w Utah na takich zawodników pokroju Harden. On jest takim zawodnikiem, który ma pokryć tego gościa jeden na jeden, zamknąć go i nikt mu nawet nie pomaga w tym. Wiadomo, potem zawsze gdzieś tam pod koszem będzie podwojenie, ale wystawia się go po prostu jak psa. No, pies na psa i masz go zabić, nie dopuścić do tego, żeby zdobył punkty. Ale w momencie, kiedy no, Harden będzie sobie na pewno pozwalał na dużo step backów i próbowanie odległości, zastanawiam się, jak w tej serii wpłyną faule na to. Co będzie się działo z tymi właśnie rzeczami, które działy się przez cały sezon, że ktoś tam pójdzie do góry, ale jednocześnie pójdzie do przodu i tam stuknie Hardena. Po dwóch, trzech takich faulach, a Harden będzie starał się to robić, bo tylko idiota by tego nie robił, wiedząc o tym, że się może. Jestem ciekaw, jak to wpłynie. Czy przestawią kogoś na niego, czy będą podwajać, czy już w ogóle będzie kaszane i będą szukali innych rozwiązań. To mnie zastanawia też bardzo mocno. A stawiasz na? Stawiam na. Chciałbym, żeby Houston wygrało, ale to chyba wygra Utah w 6 meczach. No, czyli będziemy mieli wtedy, nie powiem, że niespodziankę, ale niższy seed wygra z wyższym seedem po prostu. Tak wyglądała nasza zapowiedź pierwszej rundy, jeżeli chodzi o konferencję zachodnią przed momentem, a wcześniej konferencję wschodnią. Będziemy oczywiście podczas tych playoffów się spotykać, ale nie do końca jeszcze wiem, w jaki sposób. Czy będziemy się spotykać co tydzień, czy będziemy się spotykać po zakończeniu serii, myślę, że szybciej co tydzień, ale że teraz wypadają święta wielkanocne, to nie do końca wiem, jak bylibyśmy w stanie to ogarnąć. W przyszłym tygodniu nie wiem, jaki tam będzie nasz życiowy terminarz na środę, czwartek, czy też na piątek, a potem z kolei po świętach. Będę was o tym wszystkim informował na pewno i na fejsie przerwy, i na moim prywatnym Twitterze, więc tam się pewnie takie informacje będą pojawiać, ale postaramy się być w tych playoffach na pewno częściej niż rzadziej, czyli raczej może w systemie co tydzień, i pogadać też o trochę innych rzeczach niż tylko te, które się dzieją w samych playoffach. Słyszycie na przykład, że wiertarka nie chodzi w tle, więc być może będą też zmiany w kilku innych zespołach NBA, o których sobie porozmawiamy. Dwa zespoły straciły trenerów minionej nocy, zobaczymy, kto przyjdzie, i może to będzie temat kolejnej przerwy na żądanie ekstra. No ale generalnie plan jest taki, że będę wam dawał znać, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy, jakbyśmy nie byli za tydzień, to nie miejcie mi tego za złe, ale wiecie, jak jest ze świętami, tym bardziej, że ja jadę do domu. Nie wiem, jak panowie, Michał to w domu siedzi, Maciek w sumie też w domu siedzi, więc tylko ja jedyny nagrywam ten podcast na wyjeździe. A za dziś dziękuję już ci, którzy nie pisali egzaminów ósmoklasisty, za to bardzo dobrze napisaliby egzamin z koszykówki, czyli Michał Górny, Świat Koszykówki i podcast specjalny. Dziękuję ci, Michał. A dziękuję bardzo również. I Maciek Kwiatkowski, czyli szósty gracz między Rondem a Palmą. Maćku, również dzięuję. Dziękuję bardzo. No, a ja nazywam się Bartek Tomczak. Ja też nie pisałem testu ósmoklasisty, pisałem test szóstoklasisty na 50 punktów, chyba pamiętam jak dziś, i test gimnazjalny, i prowadzę ten podcast od wielu, wielu lat. Znów dobrnęliśmy do playoffów. Przypominam, ankieta na fejsie przerwy. No i słyszymy się już, podejrzewam, podczas spotkań pierwszej rundy playoffów, także oglądajcie. A, jakby ktoś jeszcze nie wiedział i był zbyt leniwy, to szybciutko tylko mówię. Zaczynamy od 20:30 w sobotę. Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, potem jedziemy o 23:00 Toronto Raptors, Orlando Magic, potem w nocy mamy Golden State Warriors, Clippers i Nuggets kontra Spurs, a potem jak przejdziemy sobie do niedzieli, to jest ciutka lepiej, bo zaczynamy nigdy nie o 19:00 Celtics Pacers, 21:30 Blazers kontra Thunder, i potem mamy nockę Bucks kontra Pistons i Rockets kontra Jazz. Nigdy to się nie skończy, proszę państwa, sprawa dla reportera. Dawaj telewizji polskiej, do finału! Ale dawaj generalnie finału, myślę, że przerwa... Do półfinału, dawaj. Przerwa na ekstra kiedyś się może skończyć, ale kiedy to będzie, nie wiadomo. Pozdrawiamy panią Elżbietę Jaworowicz. Ja siedzę normalnie czasami po turecku, jak sobie nagrywam na swojej własnej kanapie. A ja teraz siedzę jak pani Elżbieta właśnie. Ja siedziałem kiedyś tak w studiu, jak... Ja też. Ten quiz. Cały czas jak pani Elżbieta. Także pani Elżbieto, szacuneczek, pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że kiedyś powiemy, że jesteśmy w przerwie tak długo, jak pani była w sprawie dla reportera, bo kiedyś przecież pani pójdzie na tę zasłużoną już emeryturę, ale jak się pani... Wyganiasz panią, naprawdę. Nie, absolutnie. Nie można tak. Wyganiam.
Wychodzę. Czuję się jak na zajęciach z mojego licencjatu, gdzie zawsze jak kończyłem i już chciałem iść do domu, łapałem za klamkę, to pan prowadzący coś jeszcze chciał mi powiedzieć, na przykład, bo ja zadałem niepotrzebne pytanie i 30 minut. Nie przestanie mówić. 30 minut. To się będzie wyciszać, proszę państwa. I tak dzisiaj skończymy. Muzyka będzie grała głośno. I raczej, ale ja będę się Ela, po prostu wyciszał. Straciłaś przyjaciela. A banany są ze stokrotki. Którą mam pod blokiem i do której być może zaraz pójdę. A jadłem dzisiaj banana przed tym podcastem, stąd moje nadmierne powodzenie po godzinie i 30 minutach tego podcastu. Agata! Agata jest w drugim pokoju, więc zaraz się zajmie. Królik się przebudzi. Królik żyje. Tak, królik żyje, królik sobie leży w domku i czeka, aż chyba skończę, więc... Kończę, tak jak mówiłem, wyciszeniem i oglądajcie pierwszą rundę playoffów, bo nie skończyłem tego podcastu nigdy, także dziękujemy wam za dziś i prosimy o więcej, jak to się mówi, o suby i lajki na YouTubie, jak mówi Michał Pol, którego bardzo lubię i też z tego miejsca. Pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło. Ekstra. Trzeba będzie go pasami spiąć następnym razem, bo... Ja zważę, bo zaraz zacznie znowu mówić. Skończyłem. No dobrze. Jezu. Telewizję robisz. Ekstra.